Skąpiec, Molière. Czyta Adam Bóg. Akt pierwszy, scena pierwsza. Walery i Eliza. Walery. Cóż to, nadobna Elizo? Zapadłaś, widzę, w smutek po chwili serdecznego zapału, który sprawił, iż tak wspaniałomyślnie oddałaś mi wiarę i słowo? Wzdychasz, gdy ja jestem tak pełen radości? Powiedz, miałażbyś żałować, żeś mnie uczyniła szczęśliwym? Chciałabyś cofnąć zadatek uczuć, do którego miłość moja zdołała cię nakłonić? Eliza. Nie, Walery, nie żałuję niczego. Zbyt słodka jakaś władza niewoli mnie ku tobie. Nie mam nawet siły pragnąć, aby się to nie było stało. Ale jeżeli mam być szczerą, przyszłość napełnia mnie niepokojem. Wielce się obawiam, że miłość zaprowadziła mnie dalej, niż by się godziło. Walery. I czemuż twoje ustępstwo napełnia cię obawą? Czegóż się lękasz? Ach, nie jednej, ale 100 rzeczy. Porywczości ojca, wymówek rodziny, sądu świata. Ale nade wszystko, Walery, odmiany twego serca i tego okrutnego zobojętnienia, jakim wy, mężczyźni, odpłacacie najczęściej zbyt tkliwie dowody niewinnego uczucia. Walery. Ach, nie czyń mi tej krzywdy i nie sądź wedle innych. Posądzaj mnie o wszystko raczej, Elizo, niż o to bym mógł uchybić temu, com ci powinien. Nazbyt cię kocham, a miłość moja trwać będzie do grobu. Eliza. Ach, Walery, każdy wszak mówi to samo. W słowach wszyscy mężczyźni podobni są do siebie. Czyny dopiero odsłaniają różnice. Skoro więc czyny jedynie dają poznać, czym w istocie jesteśmy, zaczekaj, przynajmniej, aż będziesz mogła wedle nich osądzić me serce i nie obarczaj mnie zbrodniami czerpanymi w przedwczesnych podejrzeniach. Nie rań mnie, błagam, tak dotkliwym ciosem i zostaw mi czas, abym tysiącznymi dowodami mógł ci dowieść stałości mych płomieni. Ach, jakże łatwo jest nas przekonać, gdy kogoś kochamy. O tak, Walery, i ja mniemam, że serce twoje niezdolne byłoby mnie zawieść. Wierzę, że kochasz prawdziwie i że mi będziesz wierny. Nie chcę wątpić o tym i drżę jedynie przed potępieniem świata. Ale skąd tak czarne przypuszczenia? Eliza. Nie lękałabym się niczego, gdyby każdy patrzył na cię moimi oczyma. W osobie twej znajduję dostateczne usprawiedliwienie wszystkiego, co mu uczyniła. Moje serce na swoją obronę może się powołać na wszystkie twoje przymioty. Poparte jeszcze długiem wdzięczności, który niebo kazało mi względem ciebie zaciągnąć. Co chwila staje mi przed oczami straszliwe niebezpieczeństwo, które po raz pierwszy zbliżyło nas do siebie, szlachetna odwaga, z jaką nie wahałeś się narazić życia, aby mnie wydrzeć wściekłości wzburzonych fal, pełna tkliwości opieka, jaką mnie otoczyłeś, wydobywszy z wody, oraz te wytrwałe świadectwa żarliwej miłości, której ani czas, ani przeszkody nie zdołały odstręczyć. Więcej jeszcze, wszakże ta miłość każe ci zapominać o domu, zatrzymuje cię w tym mieście, zmusza cię, abyś ze względu na mnie trzymał w ukryciu stan i nazwisko, a wreszcie skłania do tego, iż aby mnie widywać, przyjąłeś obowiązki domownika mego ojca. Wszystko to nie mogło mnie nie przywiązać do ciebie i wystarcza najzupełniej w moich oczach, aby wytłumaczyć krok, na który się zgodziłam. Nie wystarczy może jednak, aby go uniewinnić w oczach ludzi. Ach, wcale nie jestem pewna, czy świat zechce zrozumieć moje uczucia. Walery. Ze wszystkiego, coś tu na mą korzyść wymieniła, jedynie mej miłości pragnąłbym przypisać jakąś zasługę. Co zaś do skrupułów, to sam ojciec stara się aż nadto, aby postępek twój uczynić zrozumiałym dla świata. Ten bezmiar skąpstwa i surowość, z jaką obchodzić się z dziećmi, zdolne są usprawiedliwić najśmielszą decyzję. Przebacz mi, urocza Elizo, że się wyrażam w ten sposób.
Wiesz wszakże, że trudno by było złagodzić sąd w tej mierze. Skoro jednak tak się spodziewam, uda mi się odszukać rodziców, z łatwością przyjdzie nam ich ubłagać. Oczekuję z całym upragnieniem wiadomości i sam gotów jestem udać się po nie, jeśli rzecz będzie się przewlekać. Eliza. Ach, Walery, nie ruszaj się stąd, błagam. Staraj się tylko zjednać przychylność ojca. Walery. Widzisz sama, jak usilnie pracuję nad tym i ile trzeba było zręczności, aby dostać się do jego domu. Jak się maskuję nieustannie, byle mu się przypodobać i jaką rolę odgrywam tutaj jedynie dla kupienia sobie jego życzliwości. Czynię w niej zresztą zadziwiające postępy. Przekonywam się, że aby pozyskać sobie ludzi, nie ma lepszej drogi niż stroić się we własne ich skłonności, przejmować się ich mniemaniami, patrzeć z zachwytem na wady i przyklaskiwać wszystkim uczynkom. Nie ma obawy, aby można było przesadzić w tej komedii, choćby się ją grało w sposób najwidoczniejszy w świecie. Gdy chodzi o pochlebstwo, najmędrsi ludzie posiadają istne skarby naiwności. Nie ma nic tak bezczelnego ani tak niedorzecznego, czego by nie połknęli, skoro się należycie rzecz zaprawi pochwałami. Szczerość szwankuje, cokolwiek przy takim zatrudnieniu. Ale cóż, kiedy się potrzebuje kogoś, trzeba się doń nagiąć. Skoro to jest jedyny sposób zdobycia nieufności, wina nie leży po stronie pochlebców, lecz tych, którzy domagają się pochlebstwa. Eliza. Ale czemuż nie próbujesz również zjednać sobie poparcia mego brata, na wypadek, gdyby służącej przyszła ochota zdradzić tajemnicę? Walery. Nie można zabiegać naraz o jedno i drugie. Charaktery ojca i syna są tak sprzeczne, że trudno by się utrzymać w podwójnej roli. Ale ty ze swej strony staraj się wpłynąć na brata i skorzystaj z przyjaźni, jaką ma dla ciebie, aby go nastroić przychylnie. Idzie właśnie. Odchodzę. Pomów z nim i odsłoń mu tyle, ile uznasz za stosowne. Nie wiem, czy potrafię się zdobyć na to wyznanie. Scena druga. Kleant i Eliza. Kleant. Bardzo rad jestem, że cię samą zostaję. Siostro, pragnąłem pomówić z tobą i zwierzyć się z pewnego sekretu. Z miłą chęcią, bracie. Cóż masz mi do powiedzenia? Wiele rzeczy, moja siostro. I to w jednym słowie. Kocham. Kochasz? Kleant. Tak, kocham. Ale nim powiem cośkolwiek dalej, wiem, że zależy jestem od ojca i że powinność syna czyni mnie podwładnym, jego woli. Że nie godzi się przyjmować zobowiązań bez zezwolenia tych, którym zawdzięczamy życie. Że niebo uczyniło ich panami naszych uczuć i że wolno nam porządzać sobą jedynie za ich wskazówką. Że nie ulegając wpływom szalonej namiętności, mogą mieć sąd o wiele zdrowszy i lepiej widzieć, co jest dla nas odpowiednie. Że raczej trzeba polegać na bystrości ich rozsądku niż na zaślepieniu żądzy i że młodzieńcze porywy prowadzą najczęściej ku niebezpiecznym przepaściom. Mówię to wszystko, siostro, abyś ty nie potrzebowała sobie zadawać tego trudu. Miłość moja bowiem nie chce o niczym słyszeć i proszę cię, byś oszczędziła sobie wszelkich perswazji. Czy już związałeś się, bracie, wobec tej, którą tak kochasz? Nie, ale jestem na to zupełnie przygotowany. I błagam raz jeszcze, nie staraj się mnie odwodzić. Czyż jestem, bracie, tak ograniczoną? Nie, siostro, ale ty nie kochasz. Nie znasz słodkiej potęgi, z jaką tkliwe uczucie owłada sercem. Dlatego lękam się twego rozsądku. Ach, bracie, nie mówmy o moim rozsądku. Nie ma człowieka, którego by on nie zdradził. Przynajmniej raz w życiu. Gdybym ci otworzyła serce, może okazałoby się w twoich oczach jeszcze mniej rozsądne od ciebie? Och, dałby Bóg, aby twoje serce podobnie jak moje. Omówmyż najpierw twoją sprawę. Powiedz mi, kto jest ta, którą pokochałeś? Kleant. Młoda osoba, która od niedawna mieszka w tej dzielnicy.
Zda się, niebo samo stworzyło ją po to, aby natchnęła miłością każdego, kto się do niej zbliży. Na świecie nie może istnieć nic powabniejszego. Wyznaję, iż straciłem zmysły od pierwszej chwili, kiedy ją ujrzałem. Nazywa się Marianna. Mieszka z poczciwą matką, która prawie ciągle jest chora i do której przywiązana jest w sposób wprost niewiarygodny. Pielęgnuje ją, tuli i pociesza, która by się wzruszyła do głębi. Wszystko, co czyni, tchnie jakimś niewymownym wdziękiem. W każdym postępku mieszczą się tysiące powabów. Słodycz pełna uroku, pociągająca dobroć, uczciwość bez zmazy. Ach, siostro, chciałbym, abyś się mogła poznać. Eliza. Poznałam ją już, niemal bracie, z tego, co mówisz. Abym zaś czuła dla niej sympatię, wystarczy mi, że ty ją kochasz. Kleant. Domyśliłem się, choć nic mi o tym nie mówiły. Nie mówiły, że nie są w zbyt świetnych stosunkach i że mimo skromnego trybu zaledwie mogą nastarczyć potrzebom. Czy ty pojmujesz, siostro, co to za szczęście móc się przyczynić do poprawienia losu osoby, którą się kocha? Zręcznie udzielać nieznacznej pomocy skromnym potrzebom zacnej rodziny. Zrozum tedy, jak bolesnym jest uczucie, że wskutek skąpstwa ojca niepodobieństwem jest dla mnie kosztować tej słodyczy i złożyć ukochanej w całej pełni świadectwo mej miłości. Och, doskonale odczuwam, jak to musi być przykro. Ach, siostro, bardziej niż sobie można wyobrazić. Bo powiedz, czy może być coś bardziej nieludzkiego niż te drobiazgowe braki, które cierpimy w tym domu i ta straszna surowość, w jakiej jęczymy bez przerwy? I na cóż się nam przyda, że będziemy kiedyś mieli majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata? Toż dziś, aby się utrzymać, muszę wręcz zadłużać się na wszystkie strony. Jestem jak i ty zresztą, zniewolony uciekać się do łaski kupców, aby po prostu ubrać się przyzwoicie. Słowem, chciałbym z tobą mówić, abyś mi pomogła wybadać ojca, jak się zapatruje na moje uczucie. Gdybym napotkał na przeszkody, gotowy jestem wraz z ukochaną szukać szczęścia gdzie indziej. Na wszystkie strony staram się w tym celu zebrać potrzebną sumę. Jeśli ty, siostro, znajdujesz się w podobnym położeniu, jeśli ojciec będzie się przeciwiał naszym pragnieniom, opuścimy go oboje i wyzwolimy się z przemocy, w jakiej nieznośne skąpstwo więzi nas od tak dawna. Eliza. To prawda, z każdym dniem daje on nam więcej powodów do opłakiwania przedwczesnej śmierci matki. Kleant. Słyszę jego głos. Oddalmy się nieco dla dokończenia zwierzeń. Następnie zaś połączymy siły, aby przewalczyć ojcowską tyranię. Scena trzecia. Harpagon i strzałka. Harpagon. Precz mi stąd zaraz, w tej chwili, bez tłumaczeń. Dalej zabierać mi się z domu. Ty arcyhultaju, ty urodzone wisielcze. Strzałka na stronie. Nie widziałem w życiu takiej złej bestii jak ten przeklęty starzec. Doprawdy. Myślę czasem, że on ma diabła w sobie. Harpagon. Mruczysz jeszcze? Strzałka. Za co mnie pan wygania? Harpagon. Będziesz się pytał, za co, obwiesiu jeden. Umykaj czym prędzej, bo cię ubiję na miejscu. Strzałka. Cóż ja zrobiłem? To zrobiłeś, że chcę, abyś się wynosił. Mój pan, a syn pański, kazał mi tu czekać. To idź, czekaj na ulicy, a nie stersz mi w domu jak szyld wach na warcie, aby podpatrywać, co się dzieje i ciągnąć ze wszystkiego korzyści. Nie chcę mieć bez ustanku pod nosem szpiega, zdrajcy, którego przeklęte oczy śledzą wciąż, co robię, pożerają wszystko, co posiadam i myszkują na wsze strony, czyby się nie udało czegoś złasować. Strzałka. Jakże pan chcesz u diabła, aby panu można było coś złasować? Jakim cudem tego dokazać, skoro wszystko zamykasz pod kluczem i stoisz na straży we dnie, jak i w nocy? Harpagon. Będę zamykał, co mi się podoba i stał na straży, ile tylko zechcę. Patrzcie mi wścibskich, którzy czuwają nad każdym moim krokiem. Po cichu na stronie. Drżę cały, czy on nie domyśla się czegoś o moich pieniądzach. Głośno.
Ty może byłbyś zdolny rozsiewać plotki, że ja mam schowane pieniądze? Strzałka. Pan ma schowane pieniądze? Harpagon. Nie, łotrze, nie mówię tego wcale. Po cichu. To można oszaleć. Pytam od tak, czy nie puszczasz się takich bajeczek, aby mi na złość zrobić? Strzałka. Ech, cóż komu na tym zależy, czy pan masz, czy nie masz. Dla nas to wychodzi na jedno i to samo. Harpagon, zamierzając się, aby mu dać policzek. Będziesz mędrkował? Ja ci to mędrkowanie prędko wybiję z głowy. Zabieraj się, ostatni raz powiadam. Strzałka. Dobrze, więc zabieram się. Czekaj, nie wynosisz czego z domu? Et, cóż bym mógł stąd wynieść? Chodź, chodź, tutaj, niech zobaczę, pokaż ręce. Oto. Drugie. Drugie? Tak. Oto. Harpagon, wskazując na spodnie strzałki. Nic tutaj nie schowałeś? Niechże pan zobaczy. Harpagon, obmacując spodnie strzałki. Te szerokie hajdawery to jakby stworzone na magazyny złodziejskie. Bardzo bym rad, aby kogo zaprowadziły na szubienicę. Strzałka na stronie. Ach, jakże taki człowiek wart byłby swego losu i z jakąż radością okradłbym go naprawdę. He? Co? Co ty mówisz o okradzeniu? Mówię, że może pan wszystko przetrząsnąć, aby się przekonać, czy go nie okradłem. Właśnie, właśnie. Strzałka na stronie. Niech zaraz wygniecie skąpstwo i dusi groszów. Harpagon. He? Co powiadasz? Co powiadam? Tak, co tam mruczysz o skąpstwie i dusi groszach? Mówię, żeby zaraza wygniotła skąpstwo i dusi groszów. O kimże to chcesz mówić? O dusi groszach. Któż to ci dusi grosze? Obrzydliwcy i brudasy. Ale kogo przez to rozumiesz? Cóż się pan o to tak troszczy? Bo mi się podoba. Myśli pan, że chciałbym mówić o panu? Myślę, co myślę, ale chcę, abyś powiedział, do kogoś to mówił. Mówiłem do mojej czapki. Ejże, bo ja przemówię do twojego grzbietu. Zabroń mi pan wymyślać na skąpców? Nie, ale zabronię odpowiadać i być zuchwałym, milczeć. Nie wymieniłem nikogo. Piśnij jeszcze, a kości ci połamię. Uderz w stół. Nie zmilczysz? Niech stracę. Ej, ej. Strzałka pokazuje Harpagonowi jeszcze jedną kieszeń. O, jeszcze jedna. Czyś pana zadowolony? Dalej, oddaj bez obszukiwania. Co? To co wziąłeś? Nic nie wziąłem. Z pewnością? Z pewnością. No to z panem Bogiem, ruszaj do wszystkich diabłów. Strzałka na stronie. Ładna odprawa, daję słowo. Harpagon. Odpowiesz za to przed swoim sumieniem. Scena czwarta. Harpagon sam. Oto mi kawał obwiesia. Wygląda mocno podejrzanie. Wolałbym, aby ten pies kulawy raz zniknął mi już z oczu. Ach, cóż to za straszny kłopot mieć w domu tak znaczną sumę. Szczęśliwy, kto ma cały majątek w bezpiecznej lokacie, a zachowa sobie tylko to, co potrzebne na codzienne wydatki. To nie mała rzecz znaleźć w domu dobrą kryjówkę. Co do mnie, wszystkie zamknięcia i skrzynie uważam za mocno niepewne i nierad na nich polegam. To istna przynęta dla złodziei. Każdy przede wszystkim tam się dobiera. Scena piąta. Harpagon, Eliza i Kleant rozmawiają ze sobą w głębi. Harpagon, myśląc, że jest sam. Mimo to nie wiem, czy dobrze uczyniłem, zakupując w ogrodzie 10 tysięcy talarów, które mi wczoraj oddano. 10 tysięcy talarów w złocie to suma dosyć... Na stronie, spostrzegając Kleanta i Elizę. O nieba! Sam się zdradziłem, zapał mnie uniósł. Lękam się, iż rozprawiając sam ze sobą, mówiłem zbyt głośno. Do Kleanta i Elizy. Co się stało? Kleant. Nic, ojcze. Harpagon. Dawno jesteście tutaj? Eliza. Weszliśmy właśnie. Słyszeliście? Kleant.
Co, ojcze? To! Eliza. Co takiego? Harpagon. To, co mówiłem. Kleant. Nie. Harpagon. Owszem, owszem. Eliza. Wybacz, ojcze. Harpagon. Widzę dobrze, że was coś doleciało. Rozmawiałem właśnie sam ze sobą, jak ciężko jest dziś wydostać pieniądze. Mówiłem, że bardzo jest szczęśliwy, kto ma w domu z jakieś 10 tysięcy talarów. Kleant. Obawialiśmy się zbliżyć, aby ci nie przeszkodzić, ojcze. Bardzo rad, że wam to mogę powiedzieć, abyście sobie nie tłumaczyli fałszywie i nie wyobrażali, że to ja mam 10 tysięcy talarów. Nie mieszamy się do twoich spraw, ojcze. Dałby Bóg, aby je miał owe, ja miał owe 10 tysięcy. Nie przypuszczam. To byłby dla mnie interes nie lada. Eliza. To są rzeczy... Harpagon. Przydałby mi się bardzo. Kleant. Sądzę, że... Harpagon. Wiedziałbym, co z nimi zrobić. Eliza. Jesteś ojcze? Harpagon. Nie narzekałbym wówczas na ciężkie czasy. Kleant. Mój Boże, wszakże ty, ojcze, nie masz chyba przyczyn do narzekania. Wszystkim wiadomo, że posiadasz ładny majątek. Ja? Ładny majątek? Ci, co tak mówią, łżą bezczelnie. Nic fałszywszego pod słońcem. To tylko hultaje rozpuszczają umyślnie takie pogłoski. Nie unoś się, ojcze. To nie do wiary, że własne dzieci zdradzają mnie i stają w rzędzie moich nieprzyjaciół. Czy to znaczy być twoim nieprzyjacielem? Mówić, że posiadasz majątek? Tak, podobne gadania, a także i twoje szalone wydatki staną się przyczyną, że któregoś dnia przyjdzie mi tu ktoś gardło podrażnąć w mniemaniu, że ja po prostu sypiam na złocie. Jakież ja robię nadzwyczajne wydatki? Jakie? Czy może być coś bardziej oburzającego niż te wspaniałe stroje, w których sobie paradujesz po mieście? Wczoraj musiałem wyłajać Elizę, ale ty jesteś jeszcze gorszy. To woła o pomstę do nieba. Ściągnąwszy z ciebie to, co masz na grzbiecie, można by uzyskać wcale ładny kapitalik. Mówiłem ci mało 20 razy, mój synu, że cały twój tryb życia bardzo mi się nie podoba. Diabelnie mi coś bawisz się w markiza. Aby stroić się w ten sposób, musisz mnie chyba podskubywać. Ej, bardzo ciekaw, jakby to można ojca podskubywać. Cóż, ja mogę wiedzieć? Skądże zatem bierzesz na to, aby się utrzymać na takiej stopie? Ja, ojcze? Gram po prostu. Ponieważ zaś gram bardzo szczęśliwie, obracam całą wygraną na swoje potrzeby. To bardzo źle robisz. Jeżeli masz szczęście w kartach, powinieneś z tego korzystać i składać wygraną na uczciwy procent, aby się czegoś dociłać. Chciałbym bardzo wiedzieć, nie mówiąc już o reszcie, do czego służą te wstążki, którymi jesteś upierzony od stóp aż do głowy. Czy kilka sprzączek nie wystarczyłoby tak samo do przymocowania spodni? Bardzo też potrzebne wyrzucać pieniądze na peruczki, kiedy można nosić włosy swojego chowu, nie wydając ani szalonga. Założyłbym się, że w tych wstążkach i perukach utonęło co najmniej 20 pistoli. 20 zaś pistoli przynosi rocznie 18 funtów, 6 susów i 8 denarów. Chociażby się tylko jeden pobierało od 12. Masz słuszność, ojcze. Dajmy temu pokój i mówmy o czym innym. Widząc, że Eliza i Kleant dają sobie znaki. Hej! Po cichu na stronie. Zdaje się, że się porozumiewają, aby mi zwędzić sakiewkę. Głośno. Cóż znaczą te miny? Eliza. Drożymy się z bratem, kto będzie mówił pierwszy. Oboje mamy ci, ojcze, coś do powiedzenia. Harpagon. I ja wam także. Kleant. To co ci mamy powiedzieć, ojcze, dotyczy małżeństwa? Harpagon. Ja również o małżeństwie chciałbym z wami pogadać. Ach, ojcze! Po co te krzyki? Czy słowo, czy rzecz sama tak cię przeraża, moja córko? Kleant. Biorąc małżeństwo tak, jak ty je pojmujesz, ojcze, może ono słusznie przerażać nas oboje. Lękamy się, że nasze uczucia znajdą się w niezgodzie z twoim wyborem. Harpagon. Chwilę cierpliwości, nie macie się o co trwożyć. Wiem, czego wam trzeba. Ani jedno, ani drugie nie będzie się miało powodu uskarżać na moje zamiary. Aby więc przystąpić do rzeczy, do Kleanta.
Powiedz mi, czy zauważyłeś kiedy młodą osobę imieniem Marianna, mieszkającą niedaleko od nas? Owszem, ojcze. A ty? Słyszałam tylko o niej. Harpagon, jak ci się wydaje, synu, ta panienka? Osobą wprost uroczą. Jej wejrzenie? Pełne niewinności i powabu. Układ i obejście? Czarujące po prostu. Nie uważasz, że taka dziewczyna zasługuje w zupełności, aby o niej pomyśleć? Owszem, ojcze. Że mogłaby być dla każdego porządną partią? Bardzo porządną. Że wygląda na osobę, która potrafi być dobrą gospodynią? Niewątpliwie. I że mąż mógłby z nią być szczęśliwy? Z pewnością. Jest tylko mała trudność. Obawiam się, że nie posiada takiego posagu, do jakiego by się miało prawo. Ach, ojcze, cóż znaczy majątek, gdy chodzi o małżeństwo z istotą godną uwielbienia? Za pozwoleniem. Można by rzec jedynie, że jeżeli się nie weźmie za nią tyle, ile by się pragnęło, można się starać odbić to na innych rzeczach. Oczywiście. Słowem, bardzo się cieszę, że się zgadzamy w zapatrywaniach. Łagodne bowiem wejrzenie i stateczność panienki ujęły mnie za serce i byle miała bodaj jaki posażek, gotów jestem ją zaślubić. Co? Jak? Hę? Jesteś gotów, ojcze, powiadasz? Zaślubić Mariannę. Kto? Ty, ojcze? Ty? Tak, ja. Cóż to ma znaczyć? Słabo mi się jakoś zrobiło. Pozwól mi odejść, ojcze. To minie. Idź prędko do kuchni i wypij dużą szklankę czystej wody. Scena szósta. Harpagon, Eliza. Harpagon. Oto nasi wymuskani panicze. Tyle w nich siły, co w kurczęciu. To zatem, moja córko, postanowiłem dla siebie. Co do Kleanta, przeznaczam dla niej pewną wdowę, o której mi właśnie mówiono dziś rano. Ciebie wydam za pana Anselma. Za pana Anselma? Tak, jest to człowiek dojrzały, rozsądny i doświadczony. Nie ma więcej nad 50 lat i słynie ze swoich dostatków. Eliza, kłaniając się. Ja nie pragnę wyjść za mąż, mój ojcze, jeżeli pozwolisz. Harpagon, przedrzeźniając Elizę. A ja, moja córeczko, moja duszyczko, pragnę, abyś wyszła za mąż, jeżeli pozwolisz. Eliza, kłaniając się powtórnie. Wybacz mi, ojcze. Harpagon, przedrzeźniając Elizę. Wybacz mi, córko. Eliza, jestem najuniżeńszą sługą pana Anselma, ale z przeproszeniem ojca, kłaniając się znowu, żoną jego nie zostanę. Harpagon, jestem twoim najniższym podnóżkiem, ale, przedrzeźniając Elizę, z przeproszeniem panny, żoną jego zostaniesz jeszcze dziś wieczór. Dziś wieczór? Dziś wieczór. Eliza, kłaniając się znowu. To być nie może, ojcze. Harpagon, przedrzeźniając Elizę. Będzie, moja córko. Eliza. Nie. Harpagon. Tak. Nie powiadam. Tak powiadam. Nie zmusisz mnie do tego, ojcze. Zmuszę, moja córko. Raczej się zabiję. Nie przyjmę takiego męża. Nie zabijesz się i przyjmiesz. Widział, kto takie zuchwalstwo. Słyszał, kto, aby córka w ten sposób przemawiała do ojca. A słyszał, kto, aby ojciec w ten sposób chciał wydawać córkę za mąż? To partia bez zarzutu. Założę się, że każdy może tylko pochwalić mój wybór. A ja założę się, że nikt rozsądny nie może go pochwalić. Harpagon, spoglądając z daleka Walerego. Oto Walery. Chcesz, abyśmy go obrali za sędziego w tej sprawie? Chętnie. Zdajesz się na jego wyrok? Dobrze, uczynię, co on powie. Zatem rzecz załatwiona. Scena siódma. Walery, Harpagon i Eliza. Harpagon. Chodź no, Walery, obraliśmy cię właśnie, abyś powiedział, kto z nas ma słuszność. Ja czy córka? Ani wątpliwości, że pan. A czy wiesz, o co chodzi? Nie, ale pan nie może nie mieć słuszności.
Pan, który jesteś wcieleniem rozsądku? Harpagon. Pragnę dziś wieczór jeszcze wydać się za mąż, za statecznego i bogatego człowieka. A tymczasem ta ladaco w nos mi powiada, że jej to ani w głowie. Cóż ty na to? Co ja na to? Tak. Co? Powiadam, że w gruncie jestem najzupełniej pańskiego zdania. Słuszność tej oczywiście jest po pańskiej stronie. Ale i córka nie jest tak zupełnie w błędzie, jeżeli... Jak to? Imć Amselm jest partią pierwszej wody. Szlachcic, i to herbowy. Człowiek spokojny, przyzwoity, rozsądny, zamożny, nie mający dzieci z pierwszego małżeństwa. Co mogłaby znaleźć lepszego? Wszystko prawda, ale córka mogłaby znów odpowiedzieć, że pan traktujesz sprawę zbyt nagle, że trzeba by przynajmniej trochę czasu, aby się przekonać, czy jej serce... Nie taką sposobność trzeba w lot chwytać po prostu. Sprawa ta przedstawia dla mnie korzyść, której w innych warunkach nie mógłbym się spodziewać. Godzi się ją wziąć, bez posagu. Bez posagu? Tak. Ha, na to już nic nie mogę odpowiedzieć. Bagatela. To w istocie decydujący argument. Muszę uchylić czoła. Pewno, że to stanowi mnie oszczędność wcale pokaźną. Oczywiście, nie można zaprzeczyć. Prawda, iż córka mogłaby nadmienić, że małżeństwo jest sprawą ważniejszą, niż by się zdawało. Że chodzi tu o szczęście lub niedolę całego życia. Że zobowiązanie, które ma trwać aż do zgonu, należy zaciągnąć z największą ostrożnością. Bez posagu. Ma pan słuszność, to rozstrzyga o wszystkim, rozumie się. Są ludzie, którzy by mogli sądzić, że w podobnej sprawie należałoby się liczyć i ze skłonnością córki, że tak znaczna nierówność wieku, chęci i usposobień narazić może na dotkliwe niebezpieczeństwa. Bez posagu. Tak, na to nie ma odpowiedzi. Wiadomo, któż u diaska mógłby się spodziewać? Istnieją wprawdzie ojcowie, którzy by woleli raczej liczyć się z chęciami córki niż z takim wydatkiem, którzy by nie chcieli poświęcić jej szczęścia dla swojej korzyści i którzy ponad wszystko inne stawiają w małżeństwie słodką, wzajemną sympatię, ową rękojmię uczci, spokoju i szczęścia, słowem bez posagu. Walery. To prawda, to zamyka usta. Bez posagu. Jak się tu oprzeć takiemu argumentowi? Harpagon na stronie, spoglądając w stronę ogrodu. Oho, zdaje mi się, że to pies szczeka. Czy tam komu nie przyszła chętka dobierać się do moich pieniędzy? Do Walerego. Nie rusz się, wracam za chwilę. Scena 8. Eliza i Walery. Eliza. Czy ty żarty stroisz, Walery, aby mówić w ten sposób? Walery. To aby go nie zrozdrażnić i łatwiej dać sobie z nim rady. Sprzeciwiać się wprost to pewny sposób, aby wszystko popsuć. Są ludzie, których można opanować jedynie pozorną ustępliwością. Usposobienia nieznoszące opozycji. Takie natury buntują się sprzeciw każdej prawdzie. Bronią się, ile w ich mocy, przed drogą rozsądku. Jedynie krętymi ścieżkami można je doprowadzić tam, gdzie się zmierza. Udaj, że się zgadzasz na wszystko, a łatwiej zdołasz. Eliza. Ale to małżeństwo, Walery. Walery. Poszukamy sposobów, aby je udaremnić. Ale jakich, skoro jeszcze dziś wieczór ma być zawarte? Trzeba wyprosić zwłokę. Najlepiej udać chorobę. Wezwą lekarzy i podstęp się wykryje. Żartujesz? Czyż oni mają o tym jakie pojęcie? Tylko śmiało możesz sobie wybrać chorobę, jaka ci się żywnie spodoba. Znajdą z pewnością uczone argumenty, aby wytłumaczyć, skąd się wzięła. Scena 9. Harpagon, Eliza i Walery. Harpagon na stronie w głębi sceny. Zdawało mi się tylko, Bogu dzięki. Walery, nie widząc Harpagona. A wreszcie jako ostatni sposób zostaje nam ucieczka.
jeśli miłość twoja, piękna Elizo, potrafi się zdobyć, spostrzegając Harpagona. Tak, córka powinna być posłuszna ojcu. Nie trzeba zważać, czy mąż się podoba, czy nie. Bez posagu to wielkie słowo. Gdy taki argument wchodzi w grę, obowiązkiem jest zamknąć oczy na wszystko. Harpagon. Dobrze to się nazywa mówić. O! Walery. Przepraszam pana bardzo, jeśli się cokolwiek uniosłem i ośmieliłem się mówić do córki w ten sposób. Harpagon. Jak to? Ależ prześlicznie mówisz. Chciałbym, abyś zyskał na nią wpływ nieograniczony. Do Elizy. Tak, możesz się boczyć, ile ci się podoba. Przelewam na niego całą władzę od nieba mi daną i życzę sobie, abyś we wszystkim była mu posłuszną. Walery do Elizy. Czy wobec tego zechce pani opierać się jeszcze? Scena 10. Harpagon i Walery. Walery. Panie, pójdę jej jeszcze roztrząsać sumienie. Harpagon. Owszem, bardzo ci będę wdzięczny. Z pewnością. Zdrowo będzie, jeśli się jej trochę cugli przykróci. To prawda, należy. Niech się pan nie obawia. Mniemam, iż dam sobie radę. Staraj się, staraj. Muszę teraz wyjść do miasta. Wrócę za małą chwilkę. Walery, idąc w stronę, którą wyszła Liza i zwracając się jak gdyby do niej. Tak, pieniądz jest darem najcenniejszym w świecie. Powinnaś pani dziękować niebiosom, iż dały pani tak dzielnego i zacnego ojca. Skoro ktoś gotów jest wziąć pannę bez posagu, nie ma co się długo zastanawiać. Wszystko mieści się w tym słowie. Bez posagu. Ono powinno starczyć za młodość, piękność, urodzenie, honor, rozum i uczciwość. Harpagon. Dzielny chłopak. To się nazywa mówić jak wyrocznia. Szczęśliwy, kto ma przy boku takiego człowieka. Skąpiec. Molière. Akt drugi. Scena pierwsza. Kleant i strzałka. Kleant. A, niegodziwcze, gdzieżeś ty się wałęsał? Czy nie kazałem? Strzałka. Tak, panie, miałem też zamiar oczekiwać pana niewzruszenie, ale ojciec pański, jak wiadomo, człowiek nieodznaczający się zbytnią uprzejmością, przemocą wygnał mnie z domu. Dobrzym kijów przy tym nie oberwał. Kleant. Jak stoją sprawy? Rzecz nagli bardziej niż kiedy, od czasu jakieśmy się rozstali, odkryłem, iż własny ojciec jest mym współzawodnikiem. Strzałka. Ojciec zakochany? Tak, i ledwie udało mi się ukryć pomieszanie, o jakie przyprawiła mnie ta wiadomość. Jemu wpadło do głowy się zakochać. Czy diabeł go opętał, czy on sobie żarty stroi? Alboż miłość jest dla takich jak on? Trzeba było za moje grzechy, aby go nawiedziła i ta namiętność. Ale po cóż? W takim razie kryje się pan przed nim ze swą miłością. Kleant. Aby nie budzić podejrzeń i w danym razie łatwiej przeszkodzić temu małżeństwu, jakąż odpowiedź przynosisz? Strzałka. Mój Boże, panie, pożyczać to wielka bieda. Dziwne rzeczy musi przejść, kto jak pan zniewolony jest oddać się w łapy lichwiarzy. Zatem nic z interesu? Za pozwoleniem. Imć Simon, faktor, którego nam polecono, człowiek ruchliwy i bardzo oddany, mówi, że na głowie by stanął dla pana i zapewnia, że sama fizjonomia pańska usposobiła go jak najżyczliwej. Dostanę zatem te 15 000? Owszem, ale pod paroma waruneczkami, które trzeba będzie przyjąć, jeżeli rzecz ma przyjść do skutku. Czy zaprowadził cię do osoby, która ma dać tę kwotę? Cóż znowu, to nie jest takie proste. Ten człowiek jeszcze więcej od pana stara się, aby pozostać w ukryciu. Nie ma pan pojęcia, co to za tajemnica. Chce, aby nazwisko jego było zupełnie nieznane. Dziś ma się spotkać z panem w wynajętym mieszkaniu, aby się dowiedzieć o pańskim majątku i stosunkach rodzinnych.
Nie wątpię, że samo nazwisko ojca usunie wszelkie trudności. Kleant. Zwłaszcza wobec śmierci matki, której schedy nikt nie może mi odebrać. Strzałka. Oto parę punktów, które sam podyktował pośrednikowi, aby ten znowu zakomunikował je panu przed rozpoczęciem układów. Przypuściwszy, że wierzyciel znajdzie dostateczne zabezpieczenie i że osoba zaciągająca pożyczkę jest pełnoletnia, z rodziny posiadającej majątek znaczny, pewny, niezachwiany, czysty i wolny od wszelkiego ich obciążeń, spisze się wyraźną i szczegółową umowę pod rejentem. Rejent ten ma być człowiekiem ze wszechmiar nieposzlakowanym, wybranym w tym celu przez wierzyciela. W jego bowiem interesie leży przede wszystkim, aby akt sporządzono bez zarzutu. Kleant. Bardzo słusznie. Strzałka. Aby nie obciążać sumienia żadnym skrupułem, wierzyciel żąda od swoich pieniędzy jedynie jednego denara od 18. Kleant. Jeden od 18? Tam do kata, to jakiś porządny człowiek. Na to nie ma powodu się żalić. Strzałka. To prawda, ale ponieważ nie rozporządza pominioną sumą i aby nią wygodzić, zmuszony jest pożyczyć ją od kogo innego z procentem jednego denara od 5. Dłużnik zmuszony będzie pokryć koszta tego procentu, niezależnie od procentu właściwego, zważywszy, że jedynie dla jego dogodności bezpośredni wierzyciel okazuje gotowość zaciągnięcia tej pożyczki. Co u diabła? To Żyd czy Turek jaki? Ależ to więcej niż 25 od 100. W samej rzeczy. To samo i ja powiedziałem. Musi się pan zastanowić. Cóż tu się zastanawiać? Trzeba mi pieniędzy i muszę zgodzić się na wszystko. Taką też dałem odpowiedź. Czy jeszcze coś więcej? Już tylko jeden punkcik. Z żądanych 15 tysięcy franków pożyczający dostarczy w gotowiźnie jedynie 12. W miejsce zaś pozostałej kwoty osoba zaciągająca pożyczkę przyjmie sprzęty, ubrania i kosztowności, których spis się dołącza, a które wierzyciel obliczył wedle najlepszej wiary po możliwie najniższej cenie. Cóż to ma znaczyć? Niech pan posłucha spisu. Po pierwsze łóżko z bardzo kunsztownie haftowanymi zasłonami sukna oliwkowego koloru. Do tego 6 takichże krzeseł i kapa na łóżko. Wszystko w bardzo dobrym stanie, podbite jedwabną czerwono-niebieską taftą. Nadto baldachim na łóżko różowy, z czystej wełny, z jedwabnymi frędzlami. Cóż, ja mam począć z tym wszystkim. Strzałka. Niech pan czeka. Nadto dywan ścienny, przedstawiający umizgi Jowisza. Nadto stół orzechowy, o 12 kręconych nogach, rozciągany wraz z odpowiednią ilością krzeseł. Kleant. A cóż mnie u diabła? Niech pan będzie cierpliwy. Nadto 3 muszkiety wykładane perłową macicą wraz z podpórkami. Nadto piec ceglany z 2 alembikami i 3 zbiornikami, bardzo użyteczny dla amatorów destylacji. Kleant. Diabli mnie biorą! Strzałka. Powoli. Nadto lutnia bolońska, posiadająca wszystkie lub prawie wszystkie struny. Nadto warcabnica z figurami oraz gra w gąskę, zabawy stanowiące bardzo miłe zajęcie w chwilach wywczasu. Nadto skóra jaszczurza, pół czwartej stopy długa, wypchana sianem. Osobliwość bardzo zdobiąca pokój, gdy się ją zawiesi u powały. Wszystkie wymienione przedmioty, łącznie warte między braćmi więcej niż 4500 franków, oddaje się przez szczególną względność za sumę 1000 talarów. Kleant. Niechże go zaraza zdusi razem z jego względnością, tego łotra. Oprawcę. Słyszał kto kiedy o tak bezecnej lichwie. Nie dość mu straszliwego procentu, jaki ze mnie wyciska, ale zechce mi jeszcze wmuszać za 3000 franków stare rupiecie, zebrane diabeł wie skąd. Ani 200 talarów za to nie dostanę. A jednak trzeba mi się zgodzić na wszystko, co zechce. W moim położeniu do wszystkiego może mnie przymusić. Wie dobrze ten łotr, że mam nóż na gardle. Strzałka. Z przeproszeniem pańskim,
Widzę, że pan wchodzi na ten sam gościniec, po którym imć pan Nurk kroczył do ruiny, wybierając pieniądze z góry, kupując drogo, sprzedając tanio i przejadając zboże na pniu. Kleant. I cóż mam robić? Oto dokąd prowadzi młodych ludzi przeklęte skąpstwo ojców. Niechże się potem ktoś dziwi, że im życzą najrychlejszej śmierci. Strzałka. Trzeba przyznać, że ojciec potrafiłby swoim ohydnym skąpstwem oburzyć najspokojniejszego człowieka. Nikt mi Bogu dzięki nie może zarzucić, abym sympatyzował z szubienicą. Pośród moich kolegów, którzy nie bardzo przebierają w rzemiosłach, zawsze umiem się przyzwoicie wywinąć z każdej sztuczki pachnącej choć trochę stryczkiem. Ale muszę przyznać, że ten stary potępienie postępowaniem swoim budzi we mnie szaloną pokusę, aby go okraść. Mniemam, iż taka kradzież byłaby naprawdę chwalebnym uczynkiem. Kleant. Daj mi tę notatkę. Przejrzę jeszcze. Scena druga. Harpagon, Simon, Kleant i Strzałka w głębi sceny. Simon. Tak, panie, to młody człowiek, któremu gwałtem potrzeba pieniędzy. Znajduje się w tego rodzaju położeniu, że godzi się na wszystkie warunki. Ale czy myślisz, Simonie, że nie ma żadnego ryzyka? Znasz jego nazwisko, stosunki, rodzinę? Nie, dokładnych wiadomości nie mógłbym udzielić. Wszedłem z nim w styczność jedynie przypadkiem. Ale on sam dostarczy panu wyjaśnień. Służący upewniał mnie, że pan będzie zupełnie zadowolony. Wszystko, co mógłbym powiedzieć, to iż pochodzi z rodziny bardzo bogatej. Matka już nie żyje. Gotów zaś jest zobowiązać się, jeżeli pan zechce, iż ojciec umrze przed upływem 8 miesięcy. Harpagon. To by już coś było. Miłość chrześcijańska, Simonie, nakazuje wygodzić bliźnim, skoro to w naszej mocy. Simon. Rozumie się. Strzałka po cichu do Kleanta, poznając Simona. Co to może znaczyć? Przecież to nasz Simon rozmawia z pańskim ojcem. Kleant po cichu do Strzałki. Może mu ktoś powiedział, kto jestem? Czyżbyś ty mnie zdradził? Simon do Kleanta i Strzałki. Oho, tak wam było pilno? Któż panom powiedział, że to tutaj? Do Harpagona. Niech mi pan wierzy, to nie ja wyjawiłem im pańskie nazwisko i mieszkanie, ale sądzę, że nie stało się żadne nieszczęście. Ci panowie są dyskretni, możecie się więc porozumieć i tutaj. Harpagon. Jak to? Simon, wskazując Kleanta. Oto właśnie osoba, która pragnie u pana pożyczyć owe 15 000. Harpagon. Jak to, obwiesiu? To ty się upuszczasz na takie niecne sposoby? Kleant. Jak to, ojcze? To ty się plugawisz tak haniebnym rzemiosłem? Simon ucieka, Strzałka chowa się. Scena trzecia. Harpagon i Kleant. Harpagon. Więc to ty chcesz się zrujnować tak niegodziwymi pożyczkami? Kleant. Więc to ty starasz się wzbogacić tak zbrodniczą lichwą? Ty śmiesz jeszcze po tym stawać tu przede mną? A ty, ojcze, śmiesz jeszcze pokazać się oczom ludzkim? Harpagon. Nie wstydzisz się? Powiedz, grzeznąć w takich łajdactwach, brnąć w straszliwą rozrzutność i trwonić haniebnie majątek, z trudem uzbierany przez rodziców. Kleant. Czy ojciec się nie rumieni poniżać swą godność tego rodzaju rzemiosłem, poświęcać honor i dobre imię nienasyconej żądzy zbijania talarów, zdzierstwem swoim przewyższać niegodziwe sztuczki wymyślone kiedykolwiek przez najsłynniejszych lichwiarzy? Harpagon. Precz z moich oczu, łotrze! Precz z moich oczu! Kleant. Kto jest większym zbrodniarzem według ciebie? Czy ten, kto drogo nabywa pieniądze, których potrzebuje, czy ten, kto kradnie pieniądze, nie mając ich na co użyć? Harpagon. Ruszaj stąd, mówię. Nie doprowadzaj mnie do ostateczności. Sam. Swoją drogą rad jestem z tego spotkania.
To dla mnie przestroga, abym bardziej niż kiedy miał oko na jego czynności. Scena czwarta. Frozyna i Harpagon. Frozyna. Panie! Harpagon. Zaczekaj tu chwilę, mam z tobą do pomówienia. Na stronie. Muszę troszeczkę zajrzeć do moich pieniędzy. Scena piąta. Strzałka i Frozyna. Strzałka, nie widząc Frozyny. Zdarzenie doprawdy paradne. Musi mieć stary widocznie gdzieś jakiś duży skład rupieci z domowych rzeczy, bowiem nic nie zauważyłem w tym spisie. Frozyna. Ejże, to ty poczciwy Strzałko? Skądże się cię tu spotykam? He he, to ty, Frozyno. Cóż ty tu porabiasz? To samo co wszędzie. Pośredniczę w interesach. Oddaję ludziom przysługi i korzystam jak mogę ze swoich talencików. Wiesz dobrze, że na świecie trzeba umieć sobie radzić. Takim jak ja nie bodało w posagu jedynie obrotność i głowę na karku. Strzałka. Masz tu jakie konszachty z pryncypałem? Tak, załatwiam dlań pewną drobnostkę i spodziewam się niezłej nagrody. Od niego? Ho, ho, musiałabyś wstać bardzo rano, aby coś wydobyć. Ostrzegam, że pieniądze w tym domu są bardzo kosztowne. Są usługi, za które płaci się sowicie. Strzałka. Upadam do nóg. Widzę, nie znasz jeszcze imć Harpagona. Pan Harpagon jest ze wszystkich ludzi istot najmniej ludzką pod słońcem. Najtwardszym i najbardziej nieużytym ze śmiertelnych. Nie ma usługi, która by doprowadziła jego wdzięczność do rozwiązania sakiewki. Podziękowań, pochwał, życzliwych słówek, przyjaźni. Ile pragniesz, ale pieniędzy? Oho! Nic suchszego i bardziej jałowego niż jego czułość. Do słowa zaś dawać ma taki wrodzony wstręt, że nie zdziwiłbym się, gdyby zamiast daję słowo, mówił pożyczam słowo. Frozyna. Mój Boże, już ja wiem, jak się doi ludzi. Znam sekret zjednywania sobie względów, głaskania po sercu i trafiania w tkliwą strunę. Strzałka. Fraszki. Założył się, że gdy chodzi o pieniądze, nic tutaj nie wskurasz. To istny kamień. Granit. Gdyby człowiek konał w jego oczach, on nie drgnąłby nawet. Słowem pieniądze kocha więcej niż honor, cześć i cnotę. Żądać od niego pieniędzy znaczy przyprawiać go o konwulsję, ugodzić w śmiertelne miejsce, przeszyć mu serce, wydzierać wnętrzności. Ale już wraca. Umykam. Scena szósta. Harpagon i Frozyna. Harpagon po cichu. Wszystko w porządku. Głośno. I cóż, Frozyno? Frozyna. Ach, Boże, doprawdy jak pan doskonale wygląda. To się nazywa zdrowie. Któż, ja? Nigdym pana nie widziała tak świeżym i dziarskim. Doprawdy? Jakże? W życiu pan chyba nie wyglądał tak młodo. Znam ludzi, którzy w 25 roku starsi są od pana. Jednakże, Frozyno, mam już pełną 60. No i cóż to jest 60 lat? Wielkie rzeczy. Teraz dopiero zaczyna się dla pana najpiękniejszy wiek mężczyzny. To prawda, jednakże jakieś 20 latek mniej nic by nie zaszkodziło, jak sądzę. Żartuje pan? Co panu po tym, kiedy pan i tak dożyje co najmniej 100. roku? Myślisz? Z pewnością, to widać na oko. Niech pan przystanie na chwilę. O, nie mówiłam? Między oczami jaki wspaniały znak długiego życia. Znasz się na tym? Jakżeby? Niech pan pokaże rękę. Mój Boże, co za linia życia.
Jak to? Nie widzi pan? O tutaj, tej linii. No i cóż to ma znaczyć? Daję słowo. Mówiłam, 100 lat, ale pan dociągnie 120. Czy podobna? Będą musieli pana dobijać. Mówię panu, pochowasz pan dzieci, wnuki i prawnuki. Chwała Bogu. Jakże nasza sprawa? Czy można pytać? Widział kto, aby mi się nie udało doprowadzić do końca rzeczy, do której się zabiorę? Zwłaszcza co do małżeństwa. Talenty mam niepospolite. Nie ma na świecie pary, której bym raz, dwa nie umiała skojarzyć. Ot, gdybym się uparła, ożeniłabym samego sułtana tureckiego z Rzeczpospolitą Wenecką. Tutaj nie miałam aż takich trudności. Ponieważ jestem z tymi kobiecintami w stosunkach, rozgadałam się jak należy o panu i zwierzyłam matce zamiary, jakie pan powziął względem Marianny, znając ją z ulicy i widując ją w oknie. Cóż odpowiedziała? Przyjęła z radością. Gdym zaś powiedziała, że pan pragnie, aby Marianna wzięła dziś udział w uroczystości małżeńskiego kontraktu pańskiej córki, zgodziła się bez trudności i oddała mi ją w tym celu pod opiekę. Bo widzisz, Frozyno, muszę dziś wydać wieczerzę dla pana Anselma i bardzo bym pragnął, aby i ona była na tej uczcie. Ma pan słuszność. Marianna wybiera się po obiedzie w odwiedziny do pańskiej córki. Potem chciałaby zajrzeć na chwilę na jarmark i wrócić tu na wieczerzę. Dobrze, mogą pojechać moim powozem. Pożyczę im. Doskonale. Ale Frozyno, czyś mówiła też z matką w sprawie posagu? Czyś wytłumaczyła jej, że powinna by o tym pomyśleć, trochę się ścisnąć, krwi sobie upuścić trochę przy jakiej okazji, bo ostatecznie nikt się nie żeni z panną, aby bodaj czegoś nie miała. Jak to? Ależ ona wniesie panu ze 12 tysięcy franków rocznie. 12 tysięcy? Tak, przede wszystkim jest z domu przyzwyczajona do bardzo oszczędnego stołu. Ta dziewczyna nawykła żyć samą sałatą, mlekiem, serem i ziemniakami. Nie będzie się trzeba wysadzać na wykwintny stół, na kosztowne smakołyki ani desery, jakich wymagałaby inna kobieta. A to wcale nie drobnostka. To najmniej jakie 3000 franków rocznie. Dalej, włożona jest do wielkiej skromności i prostoty w ubraniu. Nie lubi kosztownych sukien, wspaniałych klejnotów, zbytkownych mebli, do których jej rówieśnice wzdychają zazwyczaj tak gorąco. To warte przeszło 4000 rocznie. Brzydzi się grą, co dziś nieczęsto się przytrafia u kobiet. Znam sąsiadkę, która w trente et quarante przegrała 20 tysięcy franków w tym roku. Ale liczmy tylko czwartą część. 5000 rocznie na grze, 4000 na strojach i kosztownościach. To czyni 9000. 1000 zaś talarów, które oszczędziliśmy na jedzeniu. Czy to nie wyniesie razem okrągłych 12 tysięcy? Tak, to nieźle. Jednakże ten rachunek nie ma w sobie nic realnego. Za pozwoleniem, czy to nie jest rzecz bardzo realna, jeśli ktoś panu wnosi jako posag wstrzemięźliwość, jako sukcesję u prostotę w ubiorze i jako kapitał wstręt do gier hazardowych? Harpagon. Chyba kpisz, Frozyno. Wmawiać mi jako posag wszystkie wydatki, których nie będzie robiła? Nie będę przecież kwitował z tego, czego nie dostanę do ręki. Bodaj coś muszę zobaczyć w gotowiźnie. Mój Boże, dostaniesz pan, dostaniesz. Mówiły mi, że gdzieś światami mają jakiś mająteczek, który panu tym samym przypadnie. Trzeba to sprawdzić. Ale Frozyno, jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. Dziewczyna jest, jak ci wiadomo, młoda. A młode zazwyczaj ciągną do młodych.
Lękam się, że człowiek w moim wieku może jej nie przypaść do smaku i że to gotowe stać się przyczyną pewnych wybryczków, które by mi wcale nie były na rękę. Ach, jak pan jej nie zna, to jeszcze jedna właściwość, którą miałem panu oznajmić. Ma nieprzezwyciężony wstręt do młodych ludzi i cenię jedynie starców. Doprawdy? Upewniam pana, gdybyś pan słyszał, jak ona się wyraża w tym przedmiocie. Nie może po prostu znosić widoku młodego człowieka. Nic zaś jej więcej nie zachwyca, powiada, niż piękny starzec z dużą majestatyczną brodą. Im który starszy, tym powabniejszy w jej oczach. To też ostrzegam pana, abyś się nie starał dla niej odmłodzić. Wymaga co najmniej skończonych lat 60. Nie dalej jak przed 4 miesiącami, już przed dniem małżeństwa, zerwała wszystkie układy, ponieważ wielbiciel przyznał się, że ma dopiero 56 lat i ponieważ mając podpisywać kontrakt, nie przywdział okularów. Jedynie dlatego? Tak. Mówi, że 56 lat to jej nie wystarczy, a zwłaszcza nie cierpi nosów bez okularów. Doprawdy? Ty mi szczególne rzeczy powiadasz. To dalej sięga, niż by sobie można wyobrazić. W pokoiku jej na przykład wisi kilka obrazków, sztychów, jak pan myśli, kogo przedstawiają? Adonisów, Cefalów, Parysów i Apolinów? Nie, to portrety Saturna, Priama, starego Nestora i poczciwego Anchizesa na barkach syna. Nadzwyczajne. Tego doprawdy nigdy bym nie pomyślał. Bardzo mi rad, że ona takie ma usposobienie. Ja także, gdybym był kobietą, nie przepadałbym wcale za młodymi. Myślę sobie, ładny mi specjał. Doprawdy, te gołowąse smarkacze. Jest też co lecieć na takich żółtodziobów. Palić się do tych papinków. Dużo się smaku kobieta w tym doszuka? Co do mnie, nie umiem tego pojąć. Nie wiem, jakim cudem znajdują się kobiety, które tak przepadają za tym towarem. Frozyna. Trzeba mieć źle w głowie. Czy można, mając klepki w porządku, dopatrzyć się czego przyjemnego w tych młokosach? Czy to mężczyźni, te wymuskane lale, czy w tym jest co do kochania? Harpagon. Toż samo co dzień powtarzam. Wygląda to jak zmokłe kurcze. 3 włoki pod nosem, jak wąsy u kota. Kłaki z włosia na głowie. Portki jak banie. I pępek prawie że na wierzchu. Frozyna. A jak to zbudowane, jak to wygląda przy takim człowieku jak pan? To mi mężczyzna dopiero, to jest na co patrzeć. To mi strój i figura, zdolne zawrócić w głowie kobiecie. Wydaje ci się nieźle. Jakże, wprost świetnie, do odmalowania. Niech się pan trochę obróci, jeśli łaska. Kapitalnie. Niech się pan przejdzie trochę. To mi postawa kształtna, swobodna i pełna siły. Nie znać wręcz najmniejszej dolegliwości. Harpagon. Tak wielkich też znów nie mam, Bogu dzięki, a astma jedynie trapi mnie czasami. To nic, bardzo panu do twarzy z tą astmą. Kaszle pan z wielkim wdziękiem. Powiedz mi, Frozyno, czy Marianna nie zna mnie z widzenia? Nie zauważyła mnie kiedy tak przechodząc? Nie, ale wiele mówiłyśmy o panu. Nakreśliłam jej pański portret. Nie omieszkałam wysławiać przed nią pańskich zalet oraz korzyści posiadania takiego męża. Harpagon. Dobrze, bardzo dziękuję. Frozyna. Ach, prawda, przy sposobności. Miałabym małą prośbę. Mam proces, który grozi przegraniem dla braku trochę pieniędzy. Harpagon robi minę poważną. Mógłby pan w najprostszy sposób zapewnić mi wygraną, gdyby pan zechciał wspomóc mię trochę.
Nie uwierzyłby pan, jak ona się ucieszy z pańskiego poznania. Harpagon przybiera na powrót minę wesołą. Ach, jakże pan jej przypadnie do gustu, jakie na niej wrażenie zrobi ta staroświecka kryza. Ale przede wszystkim oczarowana będzie tymi spodniami na sprzączkach. Oszaleje po prostu. Kochanek z takimi sprzączkami, temu to już doprawdy nie zdała się oprzeć. Harpagon. Bardzo mi miło to słyszeć. Niech mi pan wierzy, ten proces to dla mnie sprawa niezmiernej wagi. Harpagon robi się poważny. Jestem zgubiona, jeżeli go przegram, a mała, maleńka pomoc mogłaby mnie postawić na nogi. Chciałabym, abyś pan widział zachwyt, z jakim słuchała opowiadania o panu. Harpagon wraca do miny wesołej. Radość tryskała z jej oczu, gdym wyliczała wszystkie pańskie przymioty. Doprowadziłam do tego, że doczekać się nie może chwili małżeństwa. Harpagon. Bardzoś poczciwa, Frozyno. Doprawdy jestem ci szczerze obowiązany. Błagam pana, chciej nie odmawiać tego, o co poproszę. Harpagon robi się znowu poważny. To mi po prostu życie ocali. Wdzięczna panu będę nieskończenie. Harpagon. Do widzenia. Muszę dokończyć korespondencji. Przysięgam, że nie mógłbyś bardziej w porę pośpieszyć z pomocą. Harpagon. Pójdę powiedzieć, aby przygotowali powóz, którym macie jechać na jarmark. Frozyna. Nie naprzekrzałabym się z pewnością, gdyby mnie w istocie nie zmuszała ciężka potrzeba. Harpagon. I polecę, niech wcześniej podadzą kolację, aby wam nie zaszkodziło. Frozyna. Niech mi pan nie odmawia łaski, o którą błagam. Nie wyobraża pan sobie, ile radości... Harpagon. Idę już, wołają mnie. Do zobaczenia. Frozyna sama. Niechże cię febra ściśnie, ty stary psie, brudasie diabelski. Kutwa udawał głuchego na wszystkie przymówki. Ba, nie trzeba jeszcze dawać za wygraną. Na wszelki wypadek umiałem sobie z drugiej strony zapewnić sowitą nagrodę. Skąpiec, Molière. Akt trzeci, scena pierwsza. Harpagon, Kleant, Eliza, Walery, pani Klaud, Jakub, Szczygiełek, Zdziebełko. Harpagon. Dalej, chodźcie tu wszyscy. Dam wam rozkazy na dzisiaj i wyznaczę każdemu jego zajęcie. Chodź no tu, pani Klaud. Zacznijmy od pani. Pani Klaud zbliża się z miotłą. Dobrze, już pod bronią. Tobie więc powierzam obowiązek posprzątania w całym mieszkaniu. Proszę tylko nie ścierać za mocno. To bardzo niszczy. Prócz tego oddaję pani podczas wieczerzy nadzór nad butelkami. Jeśli się która gdzieś zawieruszy, albo też jeśli się coś stłucze, pani będziesz za to odpowiadać. Wytrąci się z zasługi. Jakub na stronie. Roztropny wymiar kary. Harpagon do pani Klaud. No, ruszaj pani. Scena druga. Harpagon, Kleant, Eliza, Walery, Jakub, Szczygiełek i Zdziebełko. Harpagon. Ciebie, Zdziebełko, i ciebie, Szczygiełek, przeznaczam do płukania szklanek i nalewania wina, ale tylko wówczas, gdy ktoś będzie miał pragnienie, a nie wzorem tych błaznów lokai, co to naprzykrzają się ludziom i namawiają do picia, kiedy się nikomu o tym nie śniło. Czekajcie, aż ktoś poprosi. I to nie jeden raz. A pamiętajcie przy tym nie żałować wody. Jakub na stronie. Tak, czyste wino uderza do głowy. Szczygiełek. Czy mamy zdjąć płótnianki? Harpagon. Tak, kiedy ujrzycie, że goście się już schodzą. A pamiętajcie, nie zniszczyć liberii. Zdziebełko. Ale kiedy, proszę pana, mój kaftan po jednej stronie z przodu strasznie poplamiony olejem.
Szczygiełek. A znowu moje szarawary, całkiem podarte z tyłu, także uczciwszy uszy widać mi. Harpagon do Szczygiełka. Sza! Trzymaj się zręcznie koło ściany i obracaj się zawsze w tym. Do Zdziebełka, pokazując mu, w jaki sposób ma trzymać kapelusz przed sobą, aby zasłonić plamę z oleju. A ty, kiedy będziesz usługiwał, trzymaj zawsze kapelusz w ten sposób. Scena trzecia. Harpagon, Kleant, Eliza, Walery i Jakub. Harpagon. Ty, moja córko, będziesz miała oko, gdy przyjdzie sprzątać ze stołu. I będziesz uważała, aby nic nie przepadło. To zajęcie dla młodej panienki. A pamiętaj też przyjąć jak należy moją narzeczoną, która cię chce odwiedzić. Zabierzesz ją ze sobą na jarmark. Rozumiesz? Eliza. Tak, ojcze. Harpagon przedrzeźniając. Tak, niuńko. Scena czwarta. Harpagon, Kleant, Walery i Jakub. Harpagon. A ty, paniczu, któremu łaskawie przebaczyłem ostatnie wybryki, proszę, aby ci również nie wpadło do głowy wykrzywiać się na nią. Kleant. Ja, ojcze? Wykrzywiać na nią? Z jakiej przyczyny? Mój Boże, już my wiemy, co sobie myślą dzieci, kiedy ojciec żeni się powtórnie. Jakim okiem patrzą zazwyczaj na tak zwaną macochę. Ale jeżeli pragniesz, abym zupełnie wymazał z pamięci ostatnią sprawkę, zalecam ci, byś tę osobę przyjął jak najuprzejmiej i był dla niej tak grzecznym, jak tylko zdołasz. Jeżeli mam prawdę wyznać, ojcze, nie mogę powiedzieć, abym był rad, iż ta osoba zostanie moją macochą. Skłamałbym, gdybym to utrzymywał. Ale co się tyczy grzecznego przyjęcia, ręczę ci, ojcze, iż pod tym względem spotkasz się z najściślejszym posłuszeństwem. Harpagon. No, pamiętaj. Zobaczysz, ojcze, nie będziesz miał powodu się uskarżać. Bardzo ci się to chwali. Scena piąta. Harpagon, Walery i Jakub. Harpagon. Walery, pomóż mi w tej sprawie. Chodź tu. Im ci, Jakubie, zbliż się, zachowałem cię na ostatek. Jakub. Czy do Stangreta zamierza pan mówić, czy do kucharza? Bo jestem jednym i drugim. Harpagon. Do obydwóch. Ale do którego najpierw? Do kucharza. Niech pan zaczeka, jeśli łaska. Zdejmuje liberię Stangreta i ukazuje się ubrany za kucharza. Cóż to, udiaska, za jakieś komedie? Jestem na usługi. Przyrzekłem wydać dziś kolację Jakubie. Jakub na stronie. Cuda się dzieją. Harpagon. Powiedz no mi, potrafisz zgotować jak się należy? Owszem, jeżeli pan da dosyć pieniędzy. Harpagon. Cóż u diabła, ciągle pieniędzy. Zdawało się, że oni nie umieją nic innego, jak tylko pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Wciąż jedno słowo w gębie. Pieniędzy. Ciągle słyszę tylko pieniędzy. Oto ich ulubiony konik. Pieniądze. Walery. Słyszał kto kiedy bezczelniejszą odpowiedź. Wielka sztuka ugotować dobrą kolację za drogie pieniądze. To najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Nie ma tak miernej mózgownicy, która by się nie wysiliła na to. Kto chce okazać, że jest zdatnym człowiekiem, powinien umieć dać dobrze jeść za tanie pieniądze. Jakub. Dobrze jeść za tanie pieniądze? Walery. Rozumie się.
Jakub do Walerego. Dalibóg, panie rządco, bardzo byłbym wdzięczny, gdybyś mnie pan nauczył tego sekretu i objął urząd kucharza, bo jak widzę, w tym domu do wszystkiego chcesz nos wściubiać. Harpagon. Cicho mi, czegóż więc trzeba? Jakub. Oto jest tu pan rządca, który ugotuje panu dość jeść za tanie pieniądze. Harpagon. Hej tam, masz mi odpowiadać na pytanie. Jakub. Ileż osób? 8 do 10, ale trzeba liczyć tylko na 8. Gdzie jest dla 8, znajdzie się i dla 10. Walery. Rozumie się. Jakub. Ano to trzeba będzie 4 wielkie dania i 5 przystawek. Zupa, pierwsze danie. Harpagon. Cóż u diabła, to by starczyło dla całego miasta. Jakub. Pieczyste. Harpagon, zasłaniając mu usta ręką. A, łotrze, pożreć chcesz mnie całego? Jakub. Legumina. Harpagon, zasłaniając mu znowu usta. Jeszcze? Walery do Jakuba. Chcesz, aby wszyscy popękali, czy pan po to sprosił gości, aby ich uśmiercać z przejedzenia? Idźże sobie przeczytaj, jakie przepisy zdrowotne i popytaj się lekarzy, czy może być coś szkodliwego dla człowieka niż nadmierne jedzenie. Harpagon. Ma słuszność. Walery. Dowiedzże się, Jakubie, ty i podobni tobie, że to prosta mordownia, stół przeładowany potrawami. Kto chce się okazać prawdziwym przyjacielem swych gości, daje im jeść skromnie. Toć wedle słów starożytnego filozofa. Po to się je, aby żyć, nie zaś po to żyje, aby jeść. Harpagon. Ach, pięknie powiedziane, to najpiękniejsza sentencja, jaką słyszałem w życiu. Po to się żyje, aby jeść, a nie po to je, aby żyć. Nie, 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 to nie to. Jak ty to powiedziałeś? Walery. Po to się je, aby żyć, a nie po to żyje, aby jeść. Harpagon do Jakuba. Aha, słyszałeś. Do Walerego. Cóż to za wielki mędrzec powiedział? Walery. Nie przypominam sobie w tej chwili. Harpagon. Pamiętaj mi spisać te słowa. Chcę je wyryć złotymi literami nad kominkiem. Walery. Nie omieszkam. Co się zaś tyczy wieczerzy, niech pan to mnie pozostawi. Już ja wszystko zarządzę jak trzeba. Harpagon. Więc dobrze. Jakub. Tym lepiej. Mniej będę miał kłopotu. Harpagon do Walerego. Najlepiej dać coś takiego, czego nie można dużo jeść i co zaraz syci. Ot, potrawkę baranią, dobrze tłustą. Do tego ciasto nadziewane gęsto kasztanami. To zapycha. Walery. Niech się pan na mnie spuści. Harpagon. A teraz, Jakubie, trzeba wychędożyć karoceł. Jakub. Niech pan czeka. To dostan Greta. Wkłada płaszcz. Powiada pan. Harpagon. Że trzeba wychędożyć karoceł i mieć konie w pogotowiu. Zawieziesz na jarmark. Jakub. Pańskie konie? Ależ dalibóg, one po prostu z nóg lecą. Nie powiem panu, że leżą na podściółce. Biedne zwierzęta nie wiedzą, co to podściółka. Nie ma co o tym gadać. Ale trzyma je pan na tak ścisłym poście, że to już ledwie cienie, widma, szkielety, a nie konie. Harpagon. Wielka im krzywda. Cały dzień nic nie robią. Jakub. Pan myśli, że kto nic nie robi, to już jeść nie potrzebuje? Lepiej by wyszło na zdrowie biednym bydlątkom pracować porządnie, ale za to najeść się dosyta. Serce się kraje patrzeć na tę mizerię, bo koniec końców człowiek ma serce dla swoich koni. Zdaje mu się, że sam cierpi, kiedy patrzy na ich niedolę. Od ust sobie codziennie odejmuję, aby je pożywić. To proszę pana, trzeba być z kamienia, aby tak nie mieć litości nad bliźnim. Harpagon. Niewielka praca odwieźć panienki na jarmark.
Jakub. Nie, panie, nie miałbym odwagi ich zaprząc. Sumienie by mnie gryzło, gdybym uderzył batem te chudzięta. Jakże pan chcesz, aby one zawlokły karoceł, skoro same ledwie się wloką? Walery. Uproszę sąsiada, aby zastąpił Jakuba na koźle. Wszakże i tak będzie tu potrzebny. Jakub. Niech będzie. Wolę już niech zginął z innej ręki, nie z mojej. Walery. Pan Jakub coś dużo rezonuje. Jakub. Pan rządca coś we wszystko nos wściubia. Harpagon. Cicho tam. Jakub. Ja, bo proszę pana, znieść nie mogę lizunów i dobrze widzę, do czego to zmierza. To jego wieczne trzęsienie się nad chlebem, winem, nad drzewem, solą i świecami. To tylko po to, aby panu bakę świecić i ująć pana za serce. Wściekłość mnie już bierze. Przykro mi doprawdy codziennie słyszeć, co ludzie gadają o panu. Niech co chce będzie, ja i dla pana mimo wszystko mam serce. Po moich koniach pan jest człowiekiem, którego kocham najwięcej na świecie. Harpagon. Mógłbyś mi powiedzieć, mości Jakubie, co o mnie gadają? Jakub. Owszem, gdybym był pewny, że się pan nie pogniewa. Harpagon. Nie, ani trochę. Aha, pewien jestem, że pan by się rozzłościł. A nim się śni. Owszem, przyjemność mi zrobisz. Rad będę usłyszeć, co ludzie o mnie mówią. Jakub. Skoro więc pan każe, powiem otwarcie, że drwią sobie wszędzie z pana. Ze wszystkich stron przycinki za pana musimy znosić. Świat nie ma większej uciechy niż dworować sobie z pana i obnosić coraz to nowe powiastki o pańskim sknerstwie. Jeden mówi, że pan każe drukować osobne kalendarze z podwójną ilością dni krzyżowych i wigilii, aby domownikom nałożyć dubeltową liczbę postów. Drugi, że pan zawsze się umie pogniewać o coś na służbę z okazji nowego roku lub odprawy, aby móc nic nie dać. Ten powiada, że pewnego razu pozwałeś pan kota z sąsiedniego domu za to, że panu zjadł resztę potrawki baraniej. Ów, że schwytano pana w nocy, jak pan sam odkradał owie z koniom i że własny Stangret, ten co tu był przede mną, wrzepił panu po ciemku porcyjkę batogów, do których się pan nikomu nie przyznał. Słowem, mam rzec prawdę? Ruszyć się nie można, aby się nie słyszało, jak pana obrabiają na wszystkie strony. Jesteś pan pośmiewiskiem całego świata. Nikt o panu inaczej nie mówi, tylko jako skąpcu, dusi groszu, brudasie i lichwiarzu. Harpagon, bijąc Jakuba. Jesteś głupiec, bałwan, hultaj i bezczelnik. Jakub. A co, nie zgadłem? Nie chciał pan wierzyć. Mówiłem, że się pan pogniewa, jak powiem prawdę. Harpagon. Nauczę cię takich gadań. Scena szósta. Walery i Jakub. Walery, śmiejąc się. Widzę, mość Jakubie, że ci źle spłacą za twą szczerość. Jakub. Do licha, mości przybłędo, który chcesz tutaj grać ważną figurę. To nie twoja sprawa. Śmiej się z kijów, które sam dostaniesz. Nie z moich. Ejże, panie Jakubie, proszę, niech się pan nie złości. Jakub na stronie. Oho, coś mi cienko śpiewa. Spróbuję udać zucha. Jeśli będzie dość głupi, aby się przestraszyć, przetrzepię go trochę. Głośno. A czy wiesz, panie Śmieszku, że ja Śmieszków nie lubię i że jeżeli będziesz mi w drogę właził, nauczę cię śmiać się z innego tronu? Następuje groźnie na Walerego, który się cofa. Walery. Ejże, zwolna! Co zwolna? Jak mi się będzie podobało? Walery. Za pozwoleniem. Jakub. Widzicie, błazna! Walery. Panie Jakubie. Jakub. Nie ma żadnego pana Jakuba.
jak się wezmę do kija, to ci tak skórę wyłoję. Walery, jak to do kija? Walery następuje z kolei na Jakuba. Jakub, nic, nic, ja tylko tak. Czy ty wiesz, panie śmiałku, że bardzo łatwo mógłbym przełoić ja ciebie? Ależ nie wątpię. Że ostatecznie jesteś tylko lichym puchtą? Wiem, wiem. I że mnie jeszcze nie znasz jak należy. Niech pan daruje. Wyłoisz mi skórę, powiadasz? Tak sobie żartowałem. Walery, a mnie twoje żarty wcale nie smakują. Okładając kijem Jakuba. Niech cię to na drugi raz oduczy od głupich żartów. Jakub sam. Niech diabli wezmą szczerość. To liche rzemiosło. Wyrzekam się go. Odtąd nie w głowie mi mówić prawdę. Mniejsza zresztą o mego pana. On ma przynajmniej jakieś prawo mnie grzmocić. A co z panem rządcą? Jeszcze się porachujemy. Scena siódma. Marianna, Frozyna i Jakub. Frozyna. Nie wiesz, Jakubie, czy pan w domu? Jakub. O, w domu, wiem aż nadto dobrze. Frozyna. Powiedz mu proszę, że czekamy. Jakub. Oho, jakiś niebrzydki buziaczek. Scena ósma. Marianna i Frozyna. Marianna. Ach, Frozyno, tak mi dziwnie jakoś. Jeśli mam prawdę powiedzieć, strasznie się boję tego spotkania. Ale dlaczego? Skąd ten niepokój? Ach, ty się pytasz, czy nie możesz sobie wyobrazić uczuć osoby, która za chwilę ma zobaczyć narzędzie tortur, na jakie jest skazana? Wierzę bardzo, że gdyby chodziło o przyjemny rodzaj śmierci, wolałabyś do tego inne narzędzie niż pan Harpagon. Poznając twoje minki, że młody elegancik, o którym mi mówiłaś, zapruszył ci nieco głowę. Tak, Frozyno, nie myślę przeczyć. Wyznaję, iż kilkakrotnie jego odwiedziny i obejście, tak pełne grzeczności i szacunku, zostawiły mi nader miłe wspomnienie. Ale czy dowiedziałaś się bodaj, kto to taki? Marianna. Nie, nie wiem, ale to wiem, że jest człowiekiem, którego można pokochać. To pewna. Gdyby rzeczy zależały od mego wyboru, wolałabym raczej jego niż innego. I wspomnienie to niemało odgrywa rolę we wstręcie do narzuconego mi małżeństwa. Frozyna. Mój Boże, takie gagatki są bardzo przyjemne i umieją się przypodobać. Ale cóż, zwykle są goli jak święci tureccy. Lepszy naprawdę los czeka cię z mężem starym, ale bogatym. Przyznaję, że związek taki nie wróży zbyt wielkich rozkoszy i że trzeba będzie przewalczyć trochę wstrętu. Ale to przecież nie na wieczność. Śmierć jego, wierzaj, pozwoli ci znaleźć kogoś milszego, kto zatrze to przykre wspomnienie. Marianna. Mój Boże, Frozyno, to straszna rzecz, iż aby móc być szczęśliwą, trzeba życzyć lub oczekiwać dopiero czyjegoś zgonu. Śmierć nie zawsze jest tak uprzejma dla naszych zamiarów. Frozyna. Czy panna żartuje? Wychodzisz zań tylko z tym warunkiem, że zostaniesz prędko wdową. To jeden z punktów ślubnego kontraktu. To byłaby bezczelność, gdyby miał nie umrzeć do kwartału. Ale otóż i on we własnej osobie. Ach, Frozyno, cóż za postać! Scena dziewiąta. Harpagon, Frozyna i Marianna. Harpagon do Marianny. Nie gniewaj się, piękna panienko, że ci się ośmielam przedstawić w okularach. Wiem, że twoje wdzięki dostatecznie jaśnieją oczom. Dość są widoczne same przez się i nie potrzeba szkieł, aby się ich dopatrzyć. Ale wszak i na gwiazdy ludzie patrzą przez szkła. Ja zaś twierdzę i uręczam, że pani jesteś gwiazdą. Jaką gwiazdą? Najpiękniejszą gwiazdą, jaka istniała kiedy w krainie gwiazd.
Frozyno, ależ ona nic nie odpowiada. Nie okazuje żadnej radości z mego widoku. Frozyna. Jeszcze nie może ochłonąć. Przy tym dziewczęta zawsze się wstydzą pokazać tak od razu, co się dzieje w serduszku. Harpagon do Frozyny. Masz słuszność. Do Marianny. Oto piękna duszyczko, córka pragnie się z tobą przywitać. Scena 10. Harpagon, Eliza, Marianna i Frozyna. Marianna. Zbyt późno dopełniłam tego miłego obowiązku. Eliza. Pani uczyniłaś to, co ja powinnam była uczynić. Do mnie należało uprzedzić panią. Harpagon. Duża dziewczyna, nieprawdaż? Ale złe zielsko zawsze prędko rośnie. Marianna po cichu do Frozyny. O cóż za wstrętny człowiek. Harpagon po cichu do Frozyny. Co mówi moja ślicznotka? Frozyna. Że pan jest zachwycający. Harpagon. Zbyt jesteś łaskawa, czarująca istoto. Marianna na stronie. Cóż za figura. Harpagon. Jestem ci nader obowiązany za takie uczucia. Marianna na stronie. Nie wytrzymam dłużej. Scena 11. Harpagon, Marianna, Eliza, Kleant, Walery, Frozyna, Zdziebełko. Harpagon. Oto syn pragnie złożyć ci uszanowanie. Marianna po cichu do Frozyny. Ach, Frozyno, cóż za zdarzenie. To właśnie ten, o którym ci mówiłam. Frozyna do Marianny. Istotnie, nadzwyczajny zbieg okoliczności. Harpagon. Uważam, iż pani się dziwi, widząc mnie ojcem tak dorosłych dzieci. Ale wkrótce zbędę się obojga. Kleant do Marianny. Jeśli mam pani prawdę wyznać, nie spodziewałem się nigdy takiego spotkania. Zdziwiłem się niemało, kiedy mi dziś rano ojciec obwieścił swój zamiar. Marianna. Toż samo mogłabym powiedzieć o sobie. To spotkanie zaskoczyło mnie nie mniej od pana. Nie byłam przygotowana na takie zdarzenie. Kleant. To pewna. Pani, iż ojciec nie mógł uczynić lepszego wyboru i że zaszczyt oglądania pani jest dla mnie niemałym szczęściem. Jednakże mimo wszystko nie będę u pani upewniał, iż z radością powitam w tobie moją macochę. Dworne oracje zbyt trudne mi są w tych warunkach. Niepodobieństwem mi jest winszować pani jej tytułu. Te słowa mogłyby się wydać nie dość uprzejme, ale pewien jestem, że ty pani zrozumiesz je tak, jak należy. I pojmiesz, iż ten związek musi we mnie budzić bardzo naturalną odrazę. Wiedząc, kim jestem, nie możesz się nie domyślać, do jakiego stopnia staje on w drodze mym pragnieniom. Jeżeli mam prawdę wyznać, powiem z przeproszeniem mego ojca, że gdyby rzeczy zależały ode mnie, małżeństwo to nie przyszłoby nigdy do skutku. Harpagon. A to doprawdy bez wstydniku? Ładna oracja powitalna. Marianna. Ja zaś w odpowiedzi wyznam, że moje uczucia w tym względzie są zupełnie podobne. Jeżeli panu byłoby przykro widzieć we mnie macochę i mnie również bardzo byłoby niemiło ujrzeć w nim pasierba. Nie myśl proszę, że to z mej woli grozi panu to niebezpieczeństwo. Za nic nie chciałabym panu zrobić przykrości. I o ile przemoc nie zmusi mnie do tego, daję panu słowo, że nie przystanę nigdy na małżeństwo, które pana martwi. Harpagon. Ma słuszność. Na takie głupie odezwanie trzeba odpowiedzieć z tego samego tonu. Przepraszam cię bardzo, ślicznotko, za zuchwalstwo syna. Głuptas nie pojmuje jeszcze znaczenia tego, co mówi. Marianna. Upewniam, że się nie czuję bynajmniej obrażoną.
Przeciwnie, sprawił mi przyjemność, wyrażając otwarcie swe prawdziwe uczucia. Podoba mi się to wyznanie. Gdyby przemówił inaczej, zmniejszyłoby to mój szacunek dla niego. Harpagon. Zbyt dobra jesteś, że tak tłumaczysz jego głupstwa. Z czasem zresztą nabierze rozsądku. Zobaczysz, że zmieni zapatrywania. Kleant. Nie, ojcze, nie byłbym zdolny odmienić uczuć i proszę usilnie panią, by zechciała im uwierzyć. Frozyna. Patrzcie mi, błazna, brnie coraz dalej. Kleant. Czy chciałbyś, ojcze, abym kłamał swoim myślom? Harpagon. Jeszcze. Zaczniesz ty mi gadać z innego tonu? Kleant. Dobrze więc, ojcze, skoro tak każesz, będę przemawiał inaczej. Pozwól więc, pani, że postawię się na miejscu ojca i wyznam ci, iż nie widziałem w świecie nic równie uroczego. Nie pojmuję większego szczęścia, niż podobać się tobie. Tytuł twego męża jest zaszczytem i rozkoszą, który bym przełożył nad potęgę największych władców świata. Tak, pani, szczęście posiadania cię jest w moich oczach najpiękniejszym losem, a w zdobyciu go pokładałbym całą mą dumę. Nie istnieje nic, czego bym nie był zdolny uczynić dla tak kosztownej nagrody. Najpotężniejsze zapory. Harpagon. Hola, synu, hola! Kleant. W twoim imieniu, ojcze, przemawiałem do pani. Harpagon. Dokroć, Set. Mam język, aby mówić za siebie. Nie potrzebuję adwokata. Hej tam, krzeseł! Frozyna. Nie lepiej udamy się teraz na jarmark, aby wcześniej wrócić i mieć więcej czasu do gawędki? Harpagon dość dziebełka. Wołaj tam, niech zaprzęga. Scena 12. Harpagon, Marianna, Eliza, Kleant, Walery i Frozyna. Harpagon do Marianny. Zechciej wybaczyć, licznotko, że nie pomyślałem o jakiej przekąsce przed spacerem. Kleant. Postarałem się o to, ojcze. Kazałem w twoim imieniu przynieść parę koszów chińskich pomarańcz, daktyli i konfitur. Harpagon po cichu do Walerego. Walery! Walery po cichu do Harpagona. Zwariował. Kleant. Uważasz, ojcze, że to nie dosyć? Mam nadzieję, że pani zechce darować. Marianna. Ależ i to było zupełnie zbyteczne. Kleant. Czy zdarzyło się pani widzieć kiedy piękniejszy diament niż ten, który ojciec ma na palcu? Marianna. W istocie błyszczy wspaniale. Kleant zdejmując ojcu diament i wręczając Mariannie. Musi pani z bliska zobaczyć. Bardzo piękny, rzeczywiście. Ogień ma niezrównany. Kleant zagradzając drogę Mariannie, która chce oddać diament. Nie, pani. W zbyt pięknych znajduje się rączkach. Chciej pani przyjąć ten mały upominek, jaki ci składa ojciec. Harpagon. Ja? Kleant. Nieprawdaż, ojcze? Pragnąłbyś, aby pani przyjęła ten pierścień dla twojej miłości. Harpagon po cichu do syna. Jak to? Kleant do Marianny. Ależ tak. Ojciec daje mi znaki, abym panią nakłonił do przyjęcia. Marianna. Nie chciałabym... Kleant do Marianny. Żartuje pani? Za nic w świecie nie wziąłbym go z powrotem. Harpagon na stronie. Oszaleję. Marianna. To byłoby... Kleant, ciągle nie pozwalając Mariannie oddać pierścionka. Ależ nie, pani, to byłaby obraza. Marianna. Ależ proszę... Kleant.
ani mowy. Harpagon na stronie. Niech wszyscy czarci. Kleant. O, jaki wzburzony odmową. Harpagon po cichu do syna. A zdrajco! Kleant do Marianny. Widzi pani, jest w rozpaczy. Harpagon cicho do syna, grożąc mu. Kacie, opryszku! Kleant. To nie moja wina, ojcze. Robię, co mogę, aby panią nakłonić. Cóż, kiedy się opiera? Harpagon, jak wyżej. Wisielcze! Kleant. Jesteś pani przyczyną, iż ojciec pogniewał się na mnie. Harpagon, jak wyżej. Łotrze! Kleant do Marianny. Przyprawiasz go o chorobę. Przez litość pani, nie opieraj się dłużej. Frozyna do Marianny. Mój Boże, cóż za ceremonię. Weźże pierścionek, skoro pan chce koniecznie. Marianna do Harpagona. Aby więc pana nie gniewać, zatrzymuję na razie, lecz nie omieszkam zwrócić przy sposobności. Scena 13. Harpagon, Marianna, Eliza, Kleant, Walery, Frozyna i Zdziebełko. Zdziebełko. Panie, człowiek jakiś chce mówić z panem. Harpagon. Powiedz, że jestem zajęty. Niech przyjdzie innym razem. Zdziebełko. Mówi, że przyniósł pieniądze dla pana. Harpagon do Marianny. Wybacz mi, pani. Wracam natychmiast. Scena 14. Harpagon, Marianna, Eliza, Kleant, Walery, Frozyna i Szczygiełek. Szczygiełek. Wpadając i przewracając Harpagona. Panie! Harpagon. Och, zabił mnie! Kleant. Co się stało, ojcze? Czy zrobiłeś sobie coś złego? Harpagon. Zdrajca! Musieli go przekupić moi dłużnicy, aby mi kark skręcił. Walery do Harpagona. Ależ nie, nic panu nie będzie. Szczygiełek do Harpagona. Przepraszam bardzo, myślałem, że trzeba się spieszyć. Harpagon. Czego chcesz, gałganie? Szczygiełek. Chciałbym powiedzieć, że konie nie podkute. Harpagon. Niechże je prędko zawiodą do kowala. Kleant. Zanim więc je okują, pozwolisz, ojcze, że będę za ciebie robił honory domu i zaprowadzę panią do ogrodu, gdzie kazałem podać podwieczorek. Scena 15. Harpagon i Walery. Harpagon. Walery, miejże przynajmniej oko na wszystko i staraj się uratować, ile będzie można, aby odesłać z powrotem do sklepu. Walery. Niech pan będzie spokojny. Harpagon sam. O, synu wyrodny, chcesz więc mej ruiny. Skąpiec. Molière. Akt 4. Scena 1. Osoby. Kleant, Marianna, Eliza i Frozyna. Kleant. Zostańmy tutaj. Będzie nam o wiele lepiej. Nikt nie podsłuchuje. Możemy mówić spokojnie. Eliza. Tak, pani. Brat zwierzył mi się z miłości swej dla ciebie. Znam dobrze przykrości i niedole takiego położenia. Niech mi pani wierzy. Z całego serca biorę udział w waszej sprawie. Marianna. Jakąż miłą pociechą jest posiadać życzliwość osoby takiej jak pani. Błagam, abyś na zawsze zechciała mi zachować tę szlachetną przyjaźń, podwójnie cenną w moich smutnych losach. Frozyna. Daję słowo. Kapitalne głupstwo strzeliliście oboje, żeście mi się zawczasu nie zwierzyli z całą historią. Oszczędziłabym wam z pewnością niejednego kłopotu i nie bylibyśmy zabrnęli tak daleko. Kleant. Cóż robić?
Widocznie mój zły los tak pokierował sprawą. Ale piękna Marianno, powiedz, jakie ty masz plany? Marianna. Mój Boże, czyż w mojej mocy czynić takie postanowienia? Zależność, w jakiej żyję, czyliż mi się nie każe ograniczyć jeno do życzeń? Kleant. Więc żadnego oparcia nie ma dla mnie w twym sercu, jak tylko same życzenia? Żadnego współczucia, sympatii, ani śladu przywiązania zdolnego do czynu? Marianna. Cóż mam powiedzieć, Kleancie? Postaw się w moim miejscu. Radź, rozkazuj sam. Zdaję się zupełnie na ciebie. Zbyt jestem pewna twego charakteru, aby przypuszczać, iż mógłbyś żądać czegoś sprzecznego z honorem i przystojnością. Kleant. Ach, i cóż za los być ograniczonym do tego, na co pozwalają ciasne uczucia surowego honoru i małodusznej przystojności. Marianna. Cóż chcesz? Gdyby nawet chciała pominąć względy powinne mej płci, nie mogę zapomnieć o matce. Nie potrafiłabym przemóc na sobie, aby niewdzięcznością odpłacić dobroć i serdeczność, jakich zawsze doznawałam. Ją staraj się przekonać. Użyj wszystkich dróg, aby ją zjednać. Możesz czynić i mówić, co ci się podoba. Daję ci zupełną swobodę. Gdyby chodziło tylko o to, bym oświadczyła się na twoją korzyść. Chętnie jestem gotowa wyznać wszystko, co czuję. Kleant. Frozyno, poczciwa Frozyno. A ty, czy zechcesz dopomóc? Czyż trzeba nawet pytać? Chciałabym z całego serca. Wiecie dobrze, że ja mam dość sobie ludzką naturę. Niebo nie dało mi serca z kamienia, że nadto lubię wyświadczać ludziom przysługi. A cóż dopiero, gdy widzę młodych, kochających się tak poczciwie i szczerze? Jakże tedy wziąć się do rzeczy? Pomyśl trochę, proszę cię o to. Marianna. Poradź co? Eliza. Znajdź sposób odrobienia tego, coś zdziałała. Frozyna. To nie tak łatwo. Do Marianny. Co się tyczy matki, to ma ona na tyle rozsądku, aby ją można było przejednać i nakłonić. Zgodzi się może przelać na syna to, co przeznaczyła dla ojca. Do Kleanta. Ale największa bieda to, że pański ojciec jest pańskim ojcem. Kleant. To oczywiste. Frozyna. Myślę, niby że zachowa ciężką urazę. Jeśli dostanie od kosza i wcale go to nie usposobi życzliwie dla pańskiego małżeństwa. Trzeba by wtedy, aby zerwanie wyszło od niego samego i aby w jakiś sposób mógł się zrazić do Marianny. Kleant. Masz słuszność. Frozyna. Wiem, że mam słuszność, ale to jeszcze mało. To by zatem była droga, ale licho wie, jak znaleźć po temu środki. Czekajcie. Gdyby się postarać o jakąś kobietę, nie nadto młodą, sprytną, niby coś w moim rodzaju, która by przebrana na prędce pod jakimś dziwacznym nazwiskiem markizy lub wicehrabiny, umiała odegrać rolę znakomitej damy. Gdzieś z Brytanii czy skądinąd. Podejmuję się wmówić w ojca, że to jest osoba, która prócz nieruchomości posiada 100 tysięcy talarów w gotowiźnie, że zakochała się w nim śmiertelnie i pragnie koniecznie zostać jego żoną. Tak, iż gotowa jest intercyzą przekazać mu cały majątek. Ani wątpię, że da się złapać, bo ostatecznie on kocha pannę bardzo. Wiem, ale cośkolwiek bardziej jeszcze kocha złotko, i skoro omamiony jest blaskiem, zgodzi się ustąpić ciebie, mniejsza, że później czeka go ciężkie rozczarowanie co do owej markizy. Kleant. Bardzo dobry pomysł. Frozyna. Pozwólcie mi tylko działać. Przypominam sobie jedną z przyjaciółek, która się nada tutaj doskonale. Kleant. Bądź przekonaną, Frozyno, o mojej wdzięczności. W każdym razie, urocza Marianno, pozwól, abyśmy zaczęli sprawę od zjednania matki. To już byłby duży krok. Uczyń, błagam, ze swej strony, co będzie w twej mocy. Użyj wpływu, jak ci daje
jej przywiązanie do ciebie. Rozwiń siłę twej wymowy, wszystkie potężne czary, jakie niebo włożyło w twe oczy i usta. I nie poniechaj tych czułych słówek, nieśmiałych próśb i przymilnych pieszczot, którym to pewna nikt się oprzeć nie potrafi. Marianna. Uczynię, co w mej mocy. Nie zaniedbam niczego. Scena druga. Harpagon, Kleant, Marianna, Eliza oraz Frozyna. Harpagon. Na stronie, niepostrzeżony przez tamtych. Ho, ho, syn całuje w rękę przyszłą macochę. A pani macocha coś się nie bardzo opiera. Czyżby się w tym kryła jakaś tajemnica? Eliza. Ojciec idzie. Harpagon. Karoca gotowa, możecie jechać, choćby zaraz. Kleant. Skoro nie jedziesz, ojcze, może ja panią będę towarzyszył? Harpagon. Nie, zostań. Mogą pojechać i same. Będziesz mi potrzebny. Scena trzecia. Osoby Harpagon i Kleant. Harpagon. I cóż, Kleancie, pomijając kwestię macochy, jak ci się wydaje ta młoda osoba? Kleant. Jak mi się wydaje? Tak, co sądzisz o jej wzięciu, urodzie, wykształceniu? Hi! Cóż zatem? Kleant. Jeśli mam mówić szczerze, muszę przyznać, żem się rozczarował. Robi wrażenie skoroniczonej kokietki. Figura dość niezręczna, uroda średnia, a rozumek nader pospolity. Nie myśl, ojcze, że mówię to, aby cię zniechęcić. Skoro ma być macocha, ta czy inna, to już wszystko jedno. Mówiłeś jednak przed chwilą. Powiedziałem jej parę grzeczności w twoim imieniu, ojcze, aby ci zrobić przyjemność. Zatem nie masz do niej żadnej sympatii? Ja? Ani trochę. Bardzo tego żałuję. To niweczy pewien projekt, który urodził mi się w głowie. Patrząc na nią, zacząłem się zastanawiać nad swoim wiekiem. Pomyślałem, że świat miałby prawo głową kręcić, iż biorę za żonę tak młodą osobę. Ten wzgląd sprawił, iż postanowiłem odstąpić od zamiaru. Że zaś już prosiłem o jej rękę i jestem poniekąd związany, byłbym ją oddał tobie, gdyby nie twoja tak wyraźna niechęć. Mnie? Tobie. Za żonę? Za żonę. Posłuchaj, ojcze, to prawda, nie jestem zbyt zachwycony tą panienką, ale by ci zrobić przyjemność, gotów jestem zaślubić ją, jeśli każesz. Nie, synu, jestem rozsądniejszy niż myślisz. Nie chcę cię zmuszać wbrew skłonności. Kleant. Pozwól, ojcze, zadam sobie ten przymus dla ciebie. Nie, nie, małżeństwo nie może być szczęśliwe bez prawdziwego przywiązania. Kleant. To może znaleźć się z czasem, ojcze. Wszak mówią, że miłość jest często owocem małżeństwa. Harpagon. Nie, mężczyzna nie powinien puszczać się na takie próby. Potem są z tego przykre skutki, za które nie chcę odpowiadać. Gdybyś czuł jakąś sympatię dla niej, a wówczas to co innego. Ożeniłbym cię w moje miejsce, ale gdy tego nie ma, pójdę z pierwotnym zamiarem i sam ją poślubię. Kleant. A więc, ojcze, skoro tak, trzeba, abym ci odsłonił serce i wyjawił naszą tajemnicę. Wiedz, iż pokochałem Mariannę od pierwszego dnia, w którym ujrzałem ją na przechadzce. Zamiarem moim było prosić cię o pozwolenie zaślubienia jej i wstrzymała mnie jedynie świadomość twoich zamiarów i obawa twego gniewu. Czyś ją odwiedzał w domu? Tak, ojcze. Często? Dość często, jak na czas tak krótki. Dobrze cię przyjmowano? Bardzo dobrze, lecz nie wiedząc, kim jestem, to właśnie przyczyna zdziwienia Marianny. Czy wyjawiłeś swoje uczucia i zamiary? Owszem, mówiłem nawet z matką. Jakże przyjęła oświadczyny? Bardzo życzliwie. A córka, czy odwzajemnia twoje uczucie?
Jeśli mam wierzyć temu, co mi okazuje, sądzę, ojcze, że ma dla mnie niejaką przychylność. Harpagon po cichu na stronie. Bardzo mrad, że wiem, czego się trzymać. O to mi właśnie chodziło. Głośno. Otóż, synu, czy wiesz, co ci powiem? Że musisz z łaski swojej wybić sobie tę miłostkę z głowy. Zaniechać wszelkich kroków względem osoby, którą ja dla siebie wybrałem, oraz jak najrychlej zaślubić tę, którą ci przeznaczam. Kleant. Więc tak, ojcze, w ten sposób igrasz ze mną? Dobrze, zatem skoro rzeczy zaszły tak daleko, oświadczam ci, ojcze, że nie poniecham Marianny, że nie ma ostateczności, do której bym się nie posunął, aby ci wydrzeć zdobycz. I że jeżeli ty masz zgodę matki, ja może znajdę inne drogi. Jak to, obwiesiu? Ty byś śmiał ojcu stawać w drodze? To ojciec mnie staje w drodze. Ja mam prawo pierwszeństwa. Czy nie jestem twoim rodzicem? Czyś mi nie jest winien uszanowania? To nie są rzeczy, w których by dzieci winny ustępować rodzicom. Miłość nie zna takich względów. Ty mnie poznasz, jak cię porządnie kijem wygrzmocę. Wszystkie groźby nie zdadzą się na nic. Wyrzekniesz się Marianny. Nigdy. Kija! Dawajcie prędko kija! Scena czwarta. Harpagon, Kleant oraz Jakub. Jakub. Panowie, co to? Panowie, co się dzieje? Kleant. Drwię sobie z tego. Jakub do Kleanta. Paniczu, powoli, powoli. Harpagon. A to bezczelnik. Jakub. Panie, panie, przez litość. Kleant. Nie ustąpię ani kroku. Jakub do Kleanta. Paniczu, własnemu ojcu? Harpagon. Puść mnie, ja go nauczę. Jakub do Harpagona. Panie, własnego syna? Mnie jak mnie, ale syna? Harpagon. Niech więc Jakub sam rozsądzi tę sprawę i powie, czy mam słuszność. Jakub. Więc dobrze. Do Kleanta. Niech się pan trochę oddali. Harpagon. Kocham pewną osobę i pragnę ją zaślubić, a ten bezczelny obwieś duży się w niej również i chce się o nią starać wbrew mej woli. Jakub. A źle robi? Czyż to nie jest potworne, aby syn stawał w drodze ojcu? Czyż proste uszanowanie nie powinno go trzymać z dala od osoby, którą ja wybrałem? Ma pan słuszność. Niech mi pan pozwoli z nim pomówić. Niech pan tu zostanie. Kleant do Jakuba, który podchodzi ku niemu. Więc dobrze, skoro ojciec uczynił cię swym sędzią, ja się nie zdragam. Również pragnę, Jakubie, oddać sprawę pod twoją ocenę. Czyni mi pan wielki zaszczyt. Pokochałem młodą panienkę, która przychylnie patrzy na to uczucie i przyjmuje z tkliwością me wyznania. Tymczasem ojcu zachciała się stawać w poprzek naszej miłości swymi pretensjami. Źle robi, to pewna. Czyż nie wstyd w jego wieku myśleć jeszcze o małżeństwie? Czy jemu przystało odgrywać czułego kochanka? Czyż nie powinien zostawić młodszym tej roli? Jakub. Ma pan słuszność. To są kminy, kpiny. Pozwól pan, bym mu rzekł dwa słowa. Do Harpagona. No cóż, syn nie jest taki pomylony, jak pan twierdzi. Mówi wcale roztropnie. Powiada, że świadom jest szacunku, jaki panu jest winien. Uniósł się jedynie w pierwszym zapędzie, ale obecnie gotów jest poddać się pańskim rozkazom, byle pan zechciał się z nim lepiej obchodzić i dać mu za żonę osobę wedle jego gustu. Harpagon. Ach, jeśli o to chodzi, powiedz mu, Jakubie, że w ten sposób może wszystko uzyskać i że wyjąwszy Marianny, zostawiam mu zupełną swobodę wyboru. Jakub. Niech mi pan pozwoli z nim pogadać. Do Kleanta. Widzi pani, czy ojciec nie taki uparty, jak pan sobie wyobraża.
odpowiedział, że tylko zuchwalstwo pańskie doprowadziło go do wściekłości. Tylko sposób postępowania panicza mu się nie podoba. Ale gotów jest zezwolić na to, czego pan pragnie. Bylebyś pan wszedł na drogę zgody i okazał całą powolność, uszanowanie i pokorę, jakie syn winien jest ojcu. Kleant. Ach, Jakubie, możesz go zapewnić, że byle mi oddał Mariannę, znajdzie we mnie zawsze najuleglejszego syna i że nigdy nic nie uczynię przeciwko jego woli. Jakub do Harpagona. Rzecz załatwiona. Zgadza się. Harpagon. Doskonale. Jakub do Kleanta. Wszystko ułożone. Przyjmuję obietnicę. Kleant. Bogu dzięki. Jakub. Teraz mogą panowie spokojnie pomówić z sobą. Nie ma już żadnego powodu do niezgody. Sprzeczaliście się, bo jeden nie mógł drugiego zrozumieć. Kleant. Mój poczciwy Jakubie, wdzięczny ci będę całe życie. Jakub. Nie ma za co, paniczo. Harpagon. Zobowiązałeś mnie, Jakubie, zasłużyłeś sobie nagrodę. Harpagon szpera w kieszeni. Jakub wyciąga rękę, ale Harpagon wydobywa tylko chustkę do nosa, mówiąc: no, no, będę o tym pamiętał. Bądź spokojny. Jakub. Całuję rączki. Scena piąta. Harpagon i Kleant. Kleant. Chciałem mi przebaczyć, ojcze, chwilę uniesienia. Harpagon. Drobnostka. Kleant. Upewniam, że szczerze żałuję mego postępku. A ja serdecznie się cieszę, że wreszcie przyszedłeś do rozsądku. Jakiś ty dobry, ojcze, że raczysz tak rychło zapomnieć moich błędów. Łatwo przychodzi rodzicom zapomnieć błędów dzieci, skoro wrócą na drogę obowiązku. Jak to, żadnej urazy nie chowasz za me szaleństwa? Przejednałeś mnie zupełnie powolnością i posłuszeństwem. Przyrzekam ci, ojcze, że aż do grobowej deski zachowam w sercu pamięć twej dobroci. A ja przyrzekam że nie ma rzeczy, której byś nie uzyskał ode mnie. Ach, ojcze, nic więcej nie żądam. Dosyć dałeś, dając mi Mariannę. Co? Powiadam ci, ojcze, że zbyt wiele ci już zawdzięczam i że wszystko się dla mnie mieści w twej dobroci, która mi raczy oddać Mariannę za żonę. A któż ci powiedział, że ja chcę oddać Mariannę? Ty, ojcze. Ja? Oczywiście. Jak to? To tyś obiecał, że się jej wyrzekasz. Ja? Wyrzec się? No tak. Ani myślę. Nie odstąpiłeś od zamiaru ubiegania się o nią? Kleant. Przeciwnie, trwam przy nim bardziej niż kiedy. Co ty, obwiesiu, znowu zaczynasz? Nic mnie nie zdoła odmienić. Zobaczysz, niegodziwsze, jak ja się wezmę do ciebie. Weź się, ojcze, jak ci się podoba. Zabraniam pokazywać mi się na oczy. Bardzo mi przyjemnie. Wyrzekam się ciebie. I owszem. Wydziedziczam cię. Jak się ojcu podoba. I darzę cię moim przekleństwem. Schowaj, ojciec, dla siebie swoje dary. Harpagon idzie do ogrodu. Scena szósta. Kleant i Strzałka. Strzałka, wychodząc z ogrodu ze szkatułką. Ach, w porę u pana zastają. Prędko, proszę za mną. Kleant. Co się stało? Strzałka. Niech pan idzie, za mną, powiadam. Dobra nasza. Jak to? Mamy, czego nam trzeba. Co? Cały dzień na to czatowałem. Co to takiego? Skarb ojca udało mi się przechwycić. Jakżeś tego dokonał? Wszystko opowiem. Umykajmy. Słyszę jego kroki. Scena siódma. Osoby. Harpagon. Sam, krzycząc jeszcze w ogrodzie, wpada bez kapelusza.
Złodziej! Złodziej! Rozbójnik! Morderca! Ratunku! Kto w Boga wierzy? Jestem zgubiony, zamordowany, gardło mi podrżnęli, wykradli mi pieniądze. Kto to być może? Co się z nim stało? Gdzie uciekł? Gdzie się ukrywa? Jak go znaleźć? Gdzie pędzić? Gdzie go szukać? Może tu, może tam. Kto to taki? Trzymaj! Chwytają siebie za ramię. Oddaj pieniądze, łotrze! Ha, to ja sam zmysły tracę, nie wiem gdzie jestem, kto jestem, co robię. Och, moje kochane złoto, moje biedne złoto, mój drogi przyjacielu, wydarto mi ciebie, odkąd mi ciebie wydarto, straciłem mą podporę, pociechę, radość. Wszystko skończone dla mnie, nie mam co robić na świecie, bez ciebie żyć mi niepodobna. Stało się, już nie mogę, umieram, już umarłem, pogrzebano mnie. Czyż nikt się nie znajdzie, kto by mnie wskrzesił, oddając mi moje drogie pieniądze? Lub wskazując, kto je ukradł? Co? Co mówisz? Nie? Nie ma nikogo? Ha! Ten, co popełnił tę zbrodnię, od dawna musiał mnie śledzić. Wybrał chwilę, gdy rozmawiałem z wyrodnym synem. Spieszmy, pójdę sprowadzić sąd. Cały dom każę wziąć na tortury. Sługi, służące, syna, córkę, siebie samego. Co tu ludzi naokoło, na kogo spojrzę, już go podejrzewam. W każdym domyślam się. Widzę złodzieja. Hej tam, o kim tam mówią? O tym, co mnie ograbił. Co to za hałas na górze? Czy to złodziej? Przez litość. Jeśli ktoś zna jakiś ślad, błagam, niechaj mi wskaże. Czy się nie ukrył tam między wami? Patrzą na mnie wszyscy i śmieją się. Przysiągłbym, że oni wszyscy pomagali mu w kradzieży. Dalej, prędko, komisarzy policji, straże, sędziów, kleszczy, szubienice, katów. Wszystkich każę powywieszać. A jeśli nie odnajdę mego skarbu, sam się potem powieszał. Skąpiec Molière. Akt piąty. Scena pierwsza. Harpagon oraz komisarz. Komisarz. Niech się pan na mnie spuści. Znam swoje rzemiosło. Bogu dzięki. Nie pierwszy zna mi łapać złodziei. Chciałbym mieć tyle razy po 1000 franków, ilu ludzi posłałem na szubienicę. Harpagon. Wszystkie władze poruszyłem, aby się zajęły tą sprawą. Jeśli mi nie odnajdą moich pieniędzy, sąd przed sąd zawezwę. Komisarz. Należy dopełnić wszelkich formalności. Ile pan powiada, że było w szkatułce? Okrągłe 10 000 talarów. 10 000 talarów? Harpagon płacząc. 10 000 talarów! Komisarz. Wcale poważna kradzież. Harpagon. Nie ma dość straszliwej kary za tak potworną zbrodnię. Gdyby to miało ujść bezkarnie, żadna świętość nie byłaby bezpieczna. Komisarz. W jakiej walucie była ta suma? Harpagon. W nowiutkich luidorach i pistolach pełnej wagi. Kogo pan podejrzewasz? Wszystkich. Żądam, abyś pan aresztował całe miasto i przedmieścia. Najlepiej będzie, niechaj mi pan wierzy, nie płoszyć nikogo i starać się ostrożnie wyłapać jakieś poszlaki. A potem dopiero z całą surowością przystąpić do wydobycia skradzionych pieniędzy. Scena druga. Harpagon, komisarz oraz Jakub. Jakub, w głębi sceny odwracając się w stronę, z której przyszedł. Zaraz wrócę, tymczasem niechaj go zarżną, przypieką mu nogi, niech go wpakują do wrzącej wody i powieszą u powały.
Harpagon do Jakuba. Kogo, złodzieja? Jakub. Mówię o prosiaku, którego rządca mi przysłał, a którego chcę na dziś przyprawić wedle mego przepisu. Harpagon. Nie o to teraz chodzi. Jest tu właśnie pan, z którym trzeba pomówić o innych rzeczach. Komisarz do Jakuba. Proszę się nie przestraszać. Jestem człowiekiem bardzo wyrozumiałym. Wszystko pójdzie jak po maśle. Jakub. Pan także proszony na kolację? Komisarz. Zatem, mój przyjacielu, nie trzeba nic zatajać. Jakub. Daję słowo. Wystąpię, jak zdołam najlepiej i ugoszczę was, jak należy. Harpagon. Nie o to chodzi! Jakub. Jeżeli państwa nie uraczę, tak jakbym pragnął, to wina rządcy, który podcina mi skrzydła nożycami oszczędności. Harpagon. Łajdaku! O co innego idzie? Nie o kolację! Gadaj natychmiast, co wiesz o pieniądzach, które mi skradziono? Skradziono? Panu? Tak, łotrze! I każę cię natychmiast powiesić, jeśli nie oddasz. Komisarz do Harpagona. Mój Boże, niechże mu pan nie wymyśla. Widzę z twarzy, że to uczciwy człowiek i że nie czekając, aż go wpakują do więzienia, opowie dobrowolnie wszystko. Tak, mój przyjacielu, jeśli wyznasz całą prawdę, nie stanie ci się nic złego i otrzymasz od pana sowitą nagrodę. Okradziono go dzisiaj. Niepodobna, byś nie wiedział czegoś. Jakub po cichu na stronie. Wyborna sposobność, aby się zemścić na rządcy, odkąd wkręcił się do domu. Wszystko tańcuje, jak on zagra. Nikt już ani pisnąć nie może. A i kije dzisiaj także dobrze pamięta. Harpagon. Cóż ty mamrotasz? Komisarz do Harpagona. Niech mu pan da spokój. Zbiera widocznie myśli, aby uczynić zadość pańskim chęciom. Mówiłem panu, że to porządny człowiek. Jakub. Panie, jeśli mam powiedzieć całą prawdę, myślę, że to rządca wypłatał tą szkatułkę. Harpagon. Walery? Tak. O, który zdawał się tak wierny? Właśnie, jestem przekonany, że to on ściągnął. Z czegóż tak myślisz? Z czego? Tak. Myślę z tego, co myślę. Komisarz. Trzeba wskazać wyraźnie, na czym to opierasz. Harpagon. Widziałeś go może, jak krążył koło miejsca, gdzie były ukryte pieniądze? Jakub. Oczywiście, a gdzież były? Harpagon. W ogrodzie. Właśnie, widziałem, jak krążył po ogrodzie. A w czym były schowane? Harpagon. W szkatułce. Jakub. To, widziałem u niego szkatułkę. Harpagon. Jakże wyglądała ta szkatułka? Przekonam się zaraz, czy to ta sama. Jakub. Jak wyglądała? Harpagon. Tak. Jakub. Wyglądała, jak szkatułka. Komisarz. To się rozumie, ale opisz ją nieco dokładniej. Jakub. No, taka duża szkatułka. Harpagon. Ta, którą skradziono, była mała. Jakub. No tak, niby mała, jeśli brać rzeczy z tej strony, ale mówią, że duża przez wzgląd na zawartość. Komisarz. Jakiego koloru? Jakub. Koloru? Tak. Może mi pan podda wyrażenie? No. Jakub. Nie była czerwona. Harpagon. Nie szara? Jakub. Właśnie. Czerwono-szara, to chciałem powiedzieć. Harpagon. Nie ma wątpliwości, z pewnością ta sama. Pisz pan, panie komisarzu, zapisz pan jego zeznanie. O nieba, komuż dzisiaj zaufać, nie można już za nikogo ręczyć. Po tym, co zaszło, wierzę, że byłbym zdolny okraść sam siebie. Jakub do Harpagona. Panie, właśnie rządca nadchodzi. Niechże mu pan nie powie bodaj, że to ja go wydałem. Scena trzecia.
Harpagon, komisarz, Walery oraz Jakub. Harpagon. Zbliż się tu. Wyznaj najczarniejszy postępek, najniegodziwszy zamach, jaki kiedykolwiek popełniono na ziemi. Walery. O co chodzi? Jak to, zdrajco? Nie rumienisz się na swą zbrodnię? Jaką zbrodnię? Jaką zbrodnię, bezwstydny? Nie wiesz niby, o czym mówię? Próżno udawać. Cała rzecz odkryta. Dowiedziałem się o wszystkim. Jak śmiałeś nadużyć mej dobroci? Wciskać się w dom, aby mnie zdradzić, aby mnie podejść w sposób tak haniebny. Panie, skoro więc wszystko odkryte, nie będę szukał wykrętów. Nie chcę się niczego wypierać. Jakub na stronie. Ej, czyżbym sam o tym nie wiedząc trafił w sedno? Walery. Zamiarem moim było mówić z panem i czekałem tylko pomyślniejszych okoliczności. Ale skoro tak się stało, zaklinam, byś się nie unosił i raczył wysłuchać mego usprawiedliwienia. Harpagon. I cóż za usprawiedliwienie możesz przytoczyć, złodzieju nikczemny? Walery. Och, panie, nie zasłużyłem na takie nazwisko. To prawda, zawiniłem ciężko względem pana, ale zważywszy wszystko, błąd mój jest do przebaczenia. Jak to do przebaczenia? Taka zasadzka? Taki bezczelny rabunek? Walery. Przez litość, nie unoś się pan takim gniewem. Skoro mnie wysłuchasz, przekonasz się, że zło nie jest tak wielkie, jak się wydaje. Harpagon. Nie tak wielkie, jak się wydaje? Jak to? To moja krew, moje wnętrzności, ty wisielcze. Walery. Krew pańska nie dostała się w niegodne ręce. Osoba moja i pochodzenie nie przynoszą jej bynajmniej wstydu. Nie stało się zgoła nic, czego bym nie mógł naprawić. Harpagon. Tego też żądam, abyś oddał to, coś zrabował. Walery. Honor pański otrzyma pełne zadośćuczynienie. Harpagon. Tu nie chodzi o żaden honor, ale powiedz, co cię popchnęło do takiego czynu. Walery. Och, i pan pyta? Harpagon. Oczywiście, że pytam. Walery. Bóstwo niosące z sobą uniewinnienie błędów, do których przywodzi miłość. Miłość? Tak. Ładna miłość, słowo daję. Miłość do moich dukatów. Walery. Nie, panie, nie bogactwa mnie skusiły. Nie to mnie wcale olśniło. Przysięgam, zrzedł się wszelkich pretensji do twego majątku, byleś mi zostawił to, co posiadam. Harpagon. Nie zostawię u wszystkich diabłów. Nic nie zostawię. A to szczyt bezczelności, chcieć zatrzymać owoc kradzieży, jakiej się na mnie dopuścił. Czyż pan to nazywasz kradzieżą? Czy ja to nazywam kradzieżą? Taki skarb! Prawda, skarb najcenniejszy, jaki pan posiadasz, to pewna. Ale nie tracisz go przecież, zostawiając go w moich rękach. Błagam pana na kolanach o ten skarb, tak pełen uroku. Jeśli masz trochę serca, nie możesz mi go odmówić. Ani mi w głowie! Cóż to wszystko ma znaczyć? Przysięgliśmy sobie wiarę i uczyniliśmy ślub, że nic nas nie rozdzieli. Znakomita przysięga. Paradne. Śluby. Walery. Tak, przyrzekliśmy sobie, że będziemy do siebie należeć na zawsze. Już ja ci to wybiję z głowy. Bądź pewny. Śmierć tylko jedna zdoła nas rozłączyć. A to się zapalił do moich pieniędzy. Mówiłem już, niechciwość popchnęła mnie do tego. Nie te sprężyny, które pan przypuszcza, poruszyły mym sercem. Pobudki szlachetniejszej natury stały się źródłem tego postępku. On chce tu we mnie wmówić, że przez miłość chrześcijańską dybie na moje pieniądze. Ale ja dam sobie z tobą radę, bezczelny obwiesiu. Sąd zrobi z tobą należyty porządek. Walery. Uczynisz pan, jak zechcesz. Jestem gotów ścierpieć wszystko z twojej ręki. Ale błagam pana, bądź przekonany, że jeśli stało się złe, mnie jednego należy oskarżać. Córka pańska nie ponosi w tym żadnej winy. Harpagon. Myślę sobie,
Doprawdy, to byłoby dość szczególne, gdyby córka miała maczać palce w takim łajdactwie. Ale przede wszystkim chcę odebrać mą własność. Zaraz mi tu śpiewaj. Gdzie ją ukryłeś? Ja? Jest jeszcze tu, u pana. Harpagon na stronie. O, moja droga szkatułka. Głośno. Mówisz, że nie opuściła domu? Walery. Nie, panie. Harpagon. No, powiedz teraz. Nie naruszyłeś jej? Walery. Ja? Naruszyć? Ach, krzywdę u pani robisz tak samo, jak i mnie. Pałałem dla niej jedynie uczuciem niewinnym i pełnym szacunku. Harpagon. Na stronie. Pałał do mojej szkatułki. Walery. Wolałbym raczej umrzeć, niż obrazić ją myślą najlżejszą. Zbyt jest na to czysta i uczciwa. Harpagon na stronie. Moja szkatułka? Zbyt uczciwa? Walery. Jedynym mym pragnieniem było posiadać szczęście jej widoku. Żadna zbrodnicza myśl nie skalała uczucia, jakim natchnęły mnie jej cudne oczy. Harpagon na stronie. Cudne oczy mojej szkatułki? Mówi jak kochanek o kochance. Walery. Pani Klaud wie wszystko i może zaświadczyć, jak się rzeczy miały. Harpagon. Co? Ona jest wspólniczką tej sprawki? Walery. Tak, panie. Była świadkiem naszych wzajemnych zobowiązań i dopiero upewniwszy się o uczciwości mych zamiarów, pomogła mi nakłonić pańską córkę, aby przyjęła me słowo i dała mi swoje. Harpagon na stronie. A to co znowu? Czyżby obawa przed sądem pomieszała mu zmysły? Do Walerego. Cóż ty bradzisz o jakiejś córce? Walery. Mówił panie, że ledwie z największym trudem zdołałem nakłonić jej skromność do pragnień mej miłości. Harpagon. Czyją znów skromność? Córki pańskiej. Zaledwie wczoraj dała się namówić do podpisania wzajemnych przyrzeczeń małżeństwa. Córka podpisała przyrzeczenie małżeństwa? Tak, panie. Ja również. O nieba! Nowe nieszczęście! Jakub do komisarza. Pisz pan, panie komisarzu. Harpagon. O cóż za zbieg niedoli! Cóż za nawał rozpaczy! Do komisarza. Dalej, pełni pan obowiązki swego urzędu. Opisz go w protokole jako opryszka i uwodziciela. Jakub. Jako opryszka i uwodziciela. Walery. Nie zasłużyłem na te imiona. I gdy się wykryje, kim jestem... Scena czwarta. Harpagon, Eliza, Marianna, Walery, Frozyna, Jakub oraz komisarz. Harpagon. Ha! Córko wyrodna! Córko niegodna takiego ojca! Tak wypełniasz nauki, jakich ci nie szczędziłem? Śmiesz wdawać się w miłostki z tym tu nikczemnym złodziejem. Zaręczasz się poza mymi plecami, bez mego pozwolenia. Ale zawiedliście się oboje. Do Elizy. Drzwi i tęga kłódka będą najlepszą gwarancją twego posłuszeństwa. Do Walerego. A dla ciebie bezczelny obwiesił szubienica będzie jedyną odpowiedzią. Walery. Nie pańskie uniesienie będzie sędzią w tej sprawie. Mam nadzieję, że będę wysłuchany przynajmniej zanim usłyszę wyrok. Harpagon. Omyliłem się. Nie, nie szubienica. Kołem łamać cię będą żywcem. Eliza klękając przed Harpagonem. Ach, ojcze, chciej okazać bardziej ludzkie uczucia. Nie pozwól rodzicielskiej władzy posunąć się do ostatnich granic surowości. Nie unoś się wybuchem gniewu. Racz dać na chwilę przystęp spokojniejszej rozwadze. Zadaj sobie trud poznania bliżej osoby, której wybór tyle cię oburza. On jest zgoła inny, niż sobie wyobrażasz. Mniej dziwnym byś znajdował, że oddałam mu serce, gdybyś wiedział, że bez jego poświęcenia utraciłbyś mnie, ojcze, na zawsze.
Tak, ojcze, to on wybawił mnie ze strasznego niebezpieczeństwa, które, jak wiesz, przebyłam niedawno. Jemu to winien jesteś życie córki, którą... Harpagon. To wszystko, banialuki. Wolałbym, byś się pozwolił utopić, niż żeby uczynił to, co uczynił. Eliza. Ojcze, zaklinam cię przez miłość ojcowską, abyś... Harpagon. Nie, nie, nie. Nie chcę usłyszeć. Sprawiedliwość niechaj robi swoje. Jakub na stronie. Zapłacisz za moje plecy. Frozyna na stronie. A to szczególna awantura. Scena piąta. Anselm, Harpagon, Eliza, Marianna, Frozyna, Walery, komisarz oraz Jakub. Anselm. Cóż to, panie Harpagonie? Widzę cię wielce wzburzonym. Harpagon. Och, panie Anselmie, jestem najnieszczęśliwszym z ludzi. Cóż za zawikłania i kłopoty właśnie w chwili naszego kontraktu. Kradną mi honor, mienie, mordują mnie, zabijają. Oto łotr, zdrajca, który pogwałcił najświętsze prawa, wśliznął się w dom pod maską mego sługi, aby mnie okraść i uwieść mi córkę. Walery. Co to za kradzież, o której pan ciągle bredzisz? Harpagon. Tak, wymienili z sobą przyrzeczenie małżeństwa. Ta zniewaga ciebie przede wszystkim dotyczy, panie Anselmie. Tyś powinien wytoczyć skargę i przeprowadzić na swój koszt wszelkie kroki prawne, aby się pomścić za jego zuchwalstwo. Anselm. Nie jest moim zamiarem zaślubiać kogokolwiek przemocą, ani zabiegać o serce, które nie jest wolne. Ale co do pańskiej sprawy, gotów jestem ją popierać jak własną. Harpagon. Oto pan komisarz, bardzo dzielny człowiek. Przyrzekł mi wyjaśnić swoje zadanie z całą sumiennością. Do komisarza, wskazując na Walerego. Opisz go pan, opisz jak należy i przedstaw zbrodnię w najjaskrawszym świetle. Walery. Nie pojmuję, jakiej zbrodni może się ktoś dopatrzyć w miłości, którą żywię dla pańskiej córki. Skoro się okaże, kim jestem, kara, która wedle pańskiego mniemania czeka mnie za te tajemne zaręczyny. Harpagon. Drwię sobie z waszych baśni. Roi się dziś na świecie od tych dobrze urodzonych opryszków, szalbierzy, ciągnących korzyści z tego, że ich nikt nie zna i ubierających się bezczelnie w byle znakomite nazwisko. Walery. Wiedz pan, że nazbyt dumny jestem, aby się stroić w coś, do czego bym nie miał prawa. Cały Neapol może zaświadczyć o mym urodzeniu. Anselm. Ho, ho, uważaj tylko, co mówisz. Ryzykujesz więcej, niż myślisz. Mówisz wobec człowieka, który cały Neapol zna na wylot i który z łatwością może się poznać na twoich powiastkach. Walery, wkładając z dumą kapelusz. Nie jestem człowiekiem, który by się mógł czegoś obawiać. A jeśli Neapol jest panu tak znanym, wiesz pewno, kto był Don Tomasz d'Albrucci. Anselm. Pewnie, że wiem. Mało kto znał go tak jak ja. Harpagon. Don Tomasz czy Don Marcin nic mnie nie obchodzi. Spostrzegając, że dwie świece się palą, gasi jedną. Anselm. Za pozwoleniem. Daj mu pan mówić. Zobaczymy, co chce powiedzieć. Walery. Chcę powiedzieć, że jemu to właśnie zawdzięczam światło dzienne. Anselm. Jemu? Walery. Tak. Anselm. Ech, żarty sobie stroisz. Wymyśl inną historię, która ci się może lepiej powiedzie. I nie próbuj się ocalić tym łgarstwem. Walery. Niech się pan raczy liczyć ze słowami. To nie żadne łgarstwo. Nie mówię nic, czego bym nie mógł dowieść. Anselm. Jak to? Śmiesz mówić, że jesteś synem Don Tomasza d'Albrucci?
Walery. Tak, jestem gotów każdemu to w oczy powtórzyć. Anselm. Śmiałość w istocie nie lada. Dowiedz się ku swemu zawstydzeniu, że jest już lat 16 co najmniej, jak ten, o którym mówisz, zginął na morzu z żoną i dziećmi, uchodząc wraz z licznymi, znakomitymi rodzinami przed prześladowaniem, jakie nastąpiło po zamieszkach w Neapolu. Walery. Tak, ale pan znów dowiedz się ku swemu zawstydzeniu, że syn jego, licząc 7 lat, wraz ze służącym ocalił się z rozbicia na hiszpańskim okręcie i że ten ocalony stoi oto przed tobą. Dowiedz się, że kapitan okrętu, wzruszony mą niedolą, poczuł do mnie sympatię, wychował jak własne dziecko i włożył do służby wojskowej, odkąd wiek mój na to pozwolił. Przed niedawnym czasem dowiedziałem się, iż mój ojciec nie zginął, jak to zawsze przypuszczałem. Gdym przejeżdżał tędy, udając się w poszukiwanie jego śladów, przez niebo zesłany przypadek dał mi poznać uroczą Elizę. Widok zaś jej uczynił mnie niewolnikiem jej wdzięków. Siła mego przywiązania oraz surowość jej ojca rozrodziły we mnie zamiar dostania się do tego domu, a posłania kogo innego w poszukiwanie za rodzicami. Anselm. Ale jakie inne jeszcze świadectwa oprócz słów mogą zaświadczyć, że cała ta historia nie jest kłamstwem zbudowanym na pozorach prawdy? Walery. Kapitan hiszpański jako świadek, pieczątka rubinowa mego ojca, agatowa bransoleta, którą matka włożyła mi na rękę, stary Pedro, ów sługa, który ocalał wraz ze mną. Marianna. Ach, po tym co słyszę, i ja mogę zaświadczyć, że ty nie kłamiesz. Zgoła wszystko, co mówisz, wskazuje mi jasno, że spotykam w tobie brata. Walery? Pani, mą siostrą? Marianna. Tak, serce me zadrżało od początku twego opowiadania. Matka bowiem, którą to spotkanie uczyni tak szczęśliwą, tysiąc razy powtarzała mi o niedolach rodziny i na mnie, bo nie dało zginąć w opłakanym rozbiciu. Jednak ocalając nam życie, uczyniło to kosztem wolności. Nas bowiem, matkę i mnie, schwytali korsarze, gdyśmy się ratowały na szczątkach okrętu. Po 10 latach niewoli szczęśliwy przypadek wrócił nam swobodę. Pospieszyłyśmy do Neapolu, gdzie dowiedziałyśmy się, iż całe nasze mienie sprzedano. Lecz nie mogłyśmy uzyskać żadnej wiadomości o ojcu. Udałyśmy się do Genui, gdzie matkę czekały resztki spadku rozszarpanego w czasie naszej nieobecności. Stamtąd zaś, uchodząc przed barbarzyńską srogością krewnych, przybyła wraz ze mną tutaj, aby pędzić życie pełne żałości i niedostatku. Anselm. O nieba, niezbadane wyroki wasze! Jakiż to dowód, że w waszym ręku spoczywa zawsze moc czynienia cudów. Uściskajcie mnie, dzieci, chodźcie zjednoczyć wasze uniesienia ze łzami radości szczęśliwego ojca. Walery. Ty? Ojcem naszym? Marianna. Ciebież to matka opłakiwała tak długo? Anselm. Tak, córko, tak, synu. Jam jest Don Tomasz de Albrucci, którego niebo ocaliło z odmętu wraz z całym mieniem, jakie wiózł ze sobą i który przez lat przeszło 16, utwierdziwszy się w przekonaniu o waszej śmierci, po długich wędrówkach pragnął zaznać w związkach z dobrą i zacną istotą pociechy, przy nowym ognisku rodzinnym. Niebezpieczeństwo, jakim mi zagrażał powrót do Neapolu, kazało mi się wyrzec na zawsze zamiaru oglądania ojczyzny. Znalazłszy tedy sposób sprzedania tego, co on posiadał, osiadłem w tym mieście, gdzie pod mianem Anselma pragnąłem ukryć pamięć nazwiska, które mnie przyprawiło o tyle udręczeń. Harpagon do Anselma. Więc to syn pana? Anselm. Tak. Harpagon. Na panu zatem będę poszukiwał skradzionych 10 000 talarów. Anselm. On miałby ukraść? Harpagon. Tak jest. Walery. Któż to powiedział?
Harpagon. Jakub. Walery. Do Jakuba. Ty to mówisz? Jakub. Przecie pan widzi, że nic nie mówię. Harpagon. Owszem, oto właśnie komisarz przyjął jego zeznania. Walery. Pan mogłeś sądzić, iż ja byłbym zdolny do tak haniebnego czynu? Harpagon. Zdolny, niezdolny, chcę widzieć swoje pieniądze. Scena szósta. Harpagon, Anselm, Eliza, Marianna, Kleant, Walery, Frozyna, komisarz, Jakub oraz strzałka. Kleant. Nie dręcz się, ojcze, i nie oskarżaj nikogo. Mam pewne poszlaki w twojej sprawie. Przychodzę ci powiedzieć, że jeśli się zgodzisz, abym zaślubił Mariannę, otrzymasz pieniądze z powrotem. Harpagon. Gdzież są? Kleant. Nie miej o to najmniejszej obawy. Są w bezpiecznym miejscu. Wszystko zależy tylko ode mnie. Pozostaje ojcu zdecydować się, co wybierasz. Oddać mi Mariannę, czy stracić szkatułę? Harpagon. Nic nie ruszono? Kleant. Ani szelonga. Chciej powiedzieć, czy jest twoim zamiarem przystać na to małżeństwo i dołączyć twoje zezwolenie do zgody matki zostawiającej córce swobodę wyboru. Marianna. Do Kleanta. Ale panu jeszcze nie wiadomo, że to pozwolenie dzisiaj nie wystarcza i że niebo, wskazując Walerego, wraz z bratem mym, który tu stoi przed tobą, oddało mi ojca, wskazując Anselma, od którego zależy dziś moja ręka. Anselm. Niebo, moje dzieci, nie wraca mnie wam po to, abym się miał sprzeciwiać waszym pragnieniom. Panie Harpagonie, domyślasz się zapewne, że wybór młodej osoby skieruje się raczej do syna niż do ojca. Et, nie każ sobie tłumaczyć tego, co nie jest zbyt przyjemne słyszeć. I zgódź się, jak ja się godzę, na te oba małżeństwa. Harpagon. Abym mógł zebrać myśli, trzeba by mi ujrzeć wprzód moją szkatułkę. Kleant. Ujrzysz ją, ojcze, zdrową i nietkniętą. Harpagon. Nie mam pieniędzy na wyposażenie dzieci. Anselm. Dobrze więc, znajdę je za pana. Niech cię o to głowa nie boli. Harpagon. Zobowiązujesz się ponieść wszystkie koszta? Anselm. Ależ dobrze, owszem. Czyś zadowolony? Harpagon. Dobrze, ale pod warunkiem, że na wesele sprawisz mi nowe ubranie. Anselm. Zgoda. Chodźmy tedy cieszyć się z radości, którą nam ten szczęsny dzień przynosi. Komisarz. Hola, panowie, hola. Za pozwoleniem, jeśli łaska. Któż mi zapłaci za protokół? Harpagon. Nic już po protokole. Komisarz. Dobrze, ale ja nie mam wcale ochoty pracować za darmo. Harpagon, wskazując na Jakuba. Jako zapłatę masz pan tu. Od tego. Możesz go powiesić. Jakub. Boże miłosierny, jakże więc trzeba czynić? Za prawdę biją kijem, za kłamstwo chcą wieszać. Anselm. Mości Harpagonie, chciej mu przebaczyć to oszczerstwo. Harpagon. Zapłacisz komisarza? Anselm. Niech i tak będzie. A teraz pójdźmy podzielić się tym niespodzianym szczęściem z waszą matką. Harpagon. A ja pójdę uściskać kochaną szkatułkę.